Dzień dobry, szanowni państwo. Następnie chciałbym poinformować, że informacja dotycząca RODO znajduje się przy drzwiach sali obrad. Jeśli ktoś z obecnych nie zgadza się na zapisy zawarte w tej informacji, czyli między innymi rejestrowanie i upowszechnianie wizerunku, to proszę o opuszczenie sali. Uprzejmie proszę również o wyciszenie bądź wyłączenie telefonów komórkowych. Przypominam również wszystkim uczestnikom posiedzenia, że w przypadku wypowiedzi lub pytań prosimy o włączanie mikrofonów w celu zapisania ścieżki dźwiękowej. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Serdecznie witam zaproszonych na obrady komisji pana wójta Grzegorza Banaszkiewicza, drugą po Bogu panią skarbnik Małgorzatę Borową i trzecią po kapitanie, trzeciego po kapitanie pana zastępcę Marcina Klimka. Gorąco witam pana radnego spoza komisji również. Mieszkańców oglądających relacje z tego posiedzenia i przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, co już uczyniłem. Punkt drugi, zatwierdzenie planu posiedzenia komisji. Punkt trzeci, omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2024-2039. Punkt czwarty, omówienie projektu uchwały budżetowej gminy Leszno na 2024 rok i punkt piąty, zamknięcie posiedzenia. Zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z prośbą o akceptację tego porządku obrad. Pani radna Ewa Latoszek. Akceptuję porządek obrad. Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Malarowska. Ja również akceptuję porządek obrad. Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. I ja, Tomasz Maj, również jestem za, czyli pięciu członków komisji uczestniczących w obradach zaakceptowało plan posiedzenia komisji. W związku z tym płynnie przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2024-2039. I oddaję głos pani skarbnik. Dzień dobry państwu. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Leszno na lata 2024-2039 obejmuje dochody i wydatki budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwotę długu. I wielkości te zostały pokazane w załączniku numer 1, czyli w części tabelarycznej. Natomiast w załączniku numer 2 zostały przedstawione przedsięwzięcia, dla którego z każdego z nich określono nazwę, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Wartości wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024 są zgodne z projektem budżetu gminy Leszno na rok 2024. W wieloletniej prognozie finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Prognoza dochodów przedstawia się następująco. Planowane dochody ogółem na 2024 rok wynoszą 89 225 598 zł i 19 groszy. Z tego dochody bieżące zaplanowano w wysokości 81 971 101 zł i 69 groszy. W tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 864 445 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 319 597 zł. Z subwencji ogólnej 15 733 709 zł. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 156 490 54 zł i 96 groszy i pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 27 896 855 zł i 73 grosze. Zaplanowane na rok budżetowy 2024 dochody bieżące są wyższe o 16,89% od ich planowanego wykonania w 2023 roku.
Główną przyczyną wzrostu jest przyjęcie do planu zgodnie z pismem ministra finansów z 13 października 2023 roku wyższych udziałów gminy w podatku dochodowym PIT, a także planowane zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych podatków oraz opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Przy prognozowaniu dochodów w latach 2025-2039 zastosowano metodę ostrożności, kierując się wykonaniem dochodów z poprzednich lat. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 254 496 zł i 50 groszy i na te dochody składają się wartości 201 650 zł i 50 groszy na realizację projektu Mazowsze bez smogu, 2 472 846 zł ze sprzedaży nieruchomości, 2 miliony zł na dofinansowanie zadania rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zaborowie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych na podstawie umowy z województwem mazowieckim i kwotę 2 580 000 zł zaplanowano jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane dochody majątkowe na rok 2024 są niższe o 13 150 603 zł i 93 grosze od planowanego wykonania w 2023 roku. Do projektu budżetu na rok 2024 przyjęto niższą niż w 2023 roku kwotę dofinansowania zadań środkami zewnętrznymi i kwotę tą zaplanowaliśmy zgodnie z posiadanymi aktualnie danymi dotyczących pozyskanych środków, czyli na podstawie otrzymanych promes i podpisanych umów. W latach 2025-2027 zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 250 000 z przeznaczeniem na termomodernizację przedszkola w Zaborowie 1 zł. Zaplanowano to w roku 2025. Również w roku 2025 zaplanowano 980 000 na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie. 7 milionów zaplanowano na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie i w 2025 i 2026 zaplanowano środki na budowę wielofunkcyjnego budynku wraz ze żłobkiem 5 270 000 zł, 2 635 000 w roku 2025 i w 2026 roku. Ponadto zaplanowano 31 milionów jako pozyskanie dofinansowania z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Lesznie 14 milionów złotych i hali sportowej w Lesznie 17 milionów złotych. W latach 2028-2039 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki zaplanowane na rok 2024 wynoszą 105 822 053 zł i 37 groszy, w tym wydatki bieżące 75 616 002 zł i 28 groszy oraz wydatki majątkowe 30 206 051 zł i 9 groszy. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 1 942 021 zł i 5 groszy. Natomiast w latach 2025-2039 wydatki te obliczono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2024, 2025 i 2026. Wydatki bieżące objęte limitem ustalono na rok 2024 w wysokości 233 033 zł i 20 groszy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 34 097 702 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy 2024 są wyższe o 3 749 519 zł i 16 groszy od planowanego wykonania w 2023 roku. Główną przyczyną wzrostu wydatków jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o około 20%, to jest do kwoty 4242 zł, a od 1 stycznia, a od 1 lipca 2022
2024 wzrost do kwoty 4300 zł i także idący w ślad za tym wzrost kosztów pracodawcy. Zaplanowano również w wynagrodzeniach wzrost wynagrodzeń o 12,3% dla nauczycieli i pracowników administracji. Uwzględniono również przewidywany wzrost cen usług energii o przewidywaną inflację 6,3%. W latach 2025-2039, planując wydatki bieżące, również zastosowano metodę ostrożności, opierając się na zrealizowanych wydatkach w latach poprzednich. Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości 30 206 051 zł i 9 groszy. W latach 2025-2027 wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków i planowanych do pozyskania kredytów. W latach 2028-2039 zaplanowano wydatki inwestycyjne do wysokości posiadanych własnych środków. Przedstawiony w wieloletniej prognozie finansowej planowany wynik budżetu na rok 2024 definiowany jest jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i stanowi deficyt w wysokości 16 596 455 zł i 18 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 13 226 000 zł, wolnych środków 510 136 zł i 18 groszy oraz z rachunku lokat w kwocie 2 860 319 zł. W roku 2025 deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i w roku 2026 kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę części rat kredytów. W latach 2027-2039 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2024 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 21 370 455 zł i 18 groszy i na planowane przychody składają się kredyt w wysokości 18 milionów zł, wolnych środków 510 136 zł i 18 groszy oraz ze środków pochodzących z lokaty 2 860 319 zł. W roku 2025 i 2026 planuje się przychody budżetu z kredytu rok 2025 16 milionów złotych, rok 2026 5 milionów 550 tysięcy złotych. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W kolejnych latach 2027-2039 nie planuje się przychodów budżetu. Rozchody budżetu na lata 2024-2039 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz oplanowane do zaciągnięcia w 2024-2025 i w 2026 roku kredyt. Kwota rozchodów w 2024 wynosi 4 774 000 zł. Kwota planowanego długu na koniec 2024 wynosi 43 miliony 900 tysięcy złotych. W roku 2025 dług zwiększa się do kwoty 53 miliony 900 tysięcy złotych. W kolejnych latach kwota długu ulega zmniejszeniu. W prognozie na lata 2024-2039 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych spełnia warunki, które zostały określone w tym artykule. W załączniku numer 2, czyli w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozie finansowej, określono limity wydatków na rok 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028. I tak, na realizację przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano realizację projektu Mazowsze bez smogu. Przedsięwzięcie wprowadzono na lata 2024-2028. Limit wydatków w łącznej kwocie wynosi 1 629 194,22 zł. Z podziałem na wydatki bieżące 1 225 893,22 zł.
i wydatki majątkowe 403 301 zł. Dofinansowanie projektu Mazowsze bez smogu jest w wysokości 50% ze środków europejskich w ramach Funduszu Europejskich na Zielony Rozwój Mazowsza. Limit wydatków na 2024 wynosi 616 851 zł, w tym wydatki bieżące 213 550 zł, wydatki majątkowe 403 301 zł. Pozostały limit wydatków bieżących na rok 2025 wynosi 209 720 zł, na rok 2026 252 262 zł, na rok 2027 267 048 zł i 20 groszy i na rok 2028 283 313 zł i 2 grosze. W ramach wydatków bieżących w latach 2024-2028 uwzględniono koszt wynagrodzenia ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy oraz zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia kontroli, koszty audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych. W ramach wydatków majątkowych w 2024 zaplanowano zakup drona, limit wydatków i zobowiązań 100 tysięcy zł, zakup samochodu służbowego, smogowozu, limit wydatków i zobowiązań 150 tysięcy i zakup sprzętu do przeprowadzenia kontroli, limit wydatków i zobowiązań 153 301 zł. W pozostałych przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących zaplanowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądki. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 19 483 zł i 20 groszy. W ramach przedsięwzięć wydatków majątkowych zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie. Okres realizacji zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 301 217,57 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2024 rok wynosi 234 tysiące zł. Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej w Lesznie. Okres realizacji zaplanowano w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 215 952,26 zł. Limit wydatków w latach 2024-2026 po 400 tysięcy zł. Limit zobowiązań wynosi 1 200 tysięcy zł. Budowa wodociągu w drodze numer 69, 70 łamane przez 6, 70 łamane przez 8 i 70 łamane przez 9 Wilkowej Wsi. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 470 tysięcy zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2024 rok wynosi 450 tysięcy zł. Budowa wodociągu w Alei Wierzbowej w Marianowie. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 269 500 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 250 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie. Okres realizacji 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 1 537 800 zł. Limit wydatków na rok 2024, 2025 i 2026 wynosi po 500 tysięcy zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 500 tysięcy zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie. Okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady finansowe 4 625 100 zł. Limit wydatków na rok 2024 600 000 zł. Na rok 2025 również 600 000 zł. Na rok 2026 3 300 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 500 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku, ulica Stołeczna. Okres realizacji 2021-2026.
2024 rok. Łączne nakłady finansowe 315 tysięcy złotych. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 300 tysięcy złotych. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie. Okres realizacji 2020-2027. Planowane łączne nakłady finansowe 30 172 465 zł i 47 groszy. Limit wydatków na rok 2024 1 zł, na rok 2025 12 milionów zł i na rok 2026 12 milionów zł oraz na rok 2027 5 milionów złotych. Limit zobowiązań wynosi 30 milionów. Przy budowie stacji uzdatniania wody w Czarnowie. Okres realizacji 2020-2026. Łączne nakłady finansowe 4 566 674 zł i 50 groszy. Limit wydatków na rok 2024 500 tysięcy złotych. Na rok 2025 1 zł. Na rok 2026 2 798 000 zł. I limit zobowiązań 4 298 tysięcy złotych. Przybudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe 5 686 638 zł i 21 groszy. Limit wydatków na rok 2024 4 520 000 zł. Limit zobowiązań 600 000 zł. Budowa utwardzonego pobocza przy ulicy Kwiatowej w Wyględach. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 76 026 zł i 80 groszy. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł. Przybudowa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Wyględach. Okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 033 000 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 milion złotych. Przebudowa Alei Cisowej w Marianowie. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 1 256 088 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 200 000 zł. Przebudowa ulicy Cisowej w Wyględach. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 514 637 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 500 tysięcy. Przebudowa nawierzchni ulicy Stanisława Lema w Lesznie. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 524 600 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 500 tysięcy zł. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie. Okres realizacji 2022-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 3 115 755 zł. Limit wydatków na rok 2024 1 43 420 zł. Na rok 2025 2 miliony złotych. Limit zobowiązań wynosi 3 43 420 zł. Rozbudowa drogi gminnej 410-405W we wsi Powązki. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 3 598 400 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 3 500 000 zł. Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem. Okres realizacji 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 15 456 899 zł i 55 groszy. Limit wydatków wynosi na rok 2024 4 miliony, na rok 2025 8 435 000 zł i na rok 2026 2 018 099 zł i 55 groszy. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 270 000 zł.
Nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 250 tysięcy złotych. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 100 tysięcy złotych. Renowacja budynku dawnej kuźni tzw. starej szkoły w Zaborowie. Okres realizacji 2023-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 2 250 000 zł. Limit wydatków na rok 2024 1 mln zł i na rok 2025 1 220 000 zł. Limit zobowiązań 2 220 000. Przyznanie, zadanie to jest dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 960 000 zł. Termomodernizacja przedszkola w Zaborowie. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na 2 450 000 zł. Limit wydatków na rok 2024 1 400 000 zł. Na rok 2025 1 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 400 000 i zadanie to jest też dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 milionów złotych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Leszno. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe planuje się w wysokości 8 060 000 zł. Limit wydatków na rok 2024 1 mln zł, na rok 2025 7 milionów zł. Limit zobowiązań wynosi 8 milionów zł. Zadanie to jest też dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 060 000 zł. Budowa punktów świetnych w ulicy Ogrodowej w Lesznie. Okres realizacji 2022-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 465 755 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 450 000 zł. Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie. Okres realizacji 2023-2024. Planowane łączne nakłady 166 605 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2024 wynosi 150 000 zł. Budowa punktów świetnych w ulicy Tadeusza w Lesznie. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 109 717 zł. Limit wydatków i zobowiązań na 2024 wynosi 100 000 zł. Budowa punktów świetnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Okres realizacji 2022-2024. Planowane nakłady finansowe 215 375 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 200 000 zł. Przebudowa ulicy Akacjowej w Wiktorowie. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady finansowe 261 869 zł i 50 groszy. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 zaplanowano w kwocie 250 000 zł. Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach, czyli rozbudowa chodnika. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 196 740 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 150 000 zł. Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie. Okres realizacji zaplanowano 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 1 034 440 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 milion zł. Budowa hali sportowej w Lesznie. Okres realizacji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe 20 697 082 zł i 90 groszy. Limit wydatków na rok 2024 500 000 zł. Na rok 2025 milion. Na rok 2026 4 miliony. I na rok 2027 15 milionów zł. I ostatnie przedsięwzięcie.
przedsięwzięcie. Budowa punktów świetnych w ulicy Lema w Lesznie. Okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 132 054 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wynosi 120 000 zł. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, zachęcam do zadawania pytań. To ja mam jedno pytanie. Bardzo proszę. Choć od końca może zaczniemy. Podpunkt 26. Budowa punktów świetlnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z oświetleniem przejść dla pieszych. I moje pytanie jest takie, czy już jakiś projekt jest i będziemy tylko zlecali wykonawstwo, czy to jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem? I jaka będzie zasada? Nie wiem, zaprojektuj i wybuduj, czy inna forma? Tak, tylko krótko, projekt już jest jakby na ukończeniu, z tego składanie było już robione i będzie po prostu nie zaprojektowana, tylko budowa punktów świetnych tego odcinka, którego brakuje na tym, od czarnej drogi tak do bioplanetu. I to przejście na czarnej drodze będzie doświetlone? Wszystko będzie uwzględnione w tym projekcie. Okej, dziękuję. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, no kilka mam pytań. Pierwsze to, jeżeli chodzi o to zaplanowanie dofinansowania w wysokości 30 milionów i 17 na budowę hali, na budowę oczyszczalni, czyli będziemy budować hale i oczyszczalnie tylko środków zewnętrznych. Nie, 31 jest na budowę hali, 17 na halę. Dobry. Tak mamy. Zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 31 milionów przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 14 rok 2025 2026-12, czyli razem 14 i w Lesznie hali sportowej 17, czyli 31, ale jeszcze będziemy budować z własnych środków, tak? Dobra. I teraz mam jeszcze pytanie dotyczące podwyżek nauczycieli. No bo my tutaj zaplanowaliśmy wzrost wynagrodzeń o 12,3%, a mówi się już o tym, że będzie to około 30%. Czy dostaniemy na to? No budżet był przygotowywany w momencie, kiedy jeszcze nie mówiło się o 30%, tak? No mamy jest to zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, tak? Uh-huh. No więc takie są wskaźniki w budżecie. No póki co jeszcze musimy chyba poczekać też na uchwalenie budżetu państwa, jeżeli byśmy mieli uwzględniać wyższe pożyczki wyższe wynagrodzenia. Natomiast no to w ciągu roku to wyjdzie. No ale chyba tak? Na to pieniądze dostaniemy, nie będziemy tego własnych. No to jest właśnie też dobre pytanie. No nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No właśnie. Znaczy, no, nie, no wyobrażam sobie, ale... No. Tylko, że nam by rozłożyło to budżet, jak oni by nas tak... I mam następne pytanie. Dotyczące przebudowy stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. Co wchodzi w zakres prac za te 4 miliony 250 tysięcy? To już tak w skrócie odpowiem, mniej więcej tak. Stacja jest teraz jednostopniowa, robimy dwustopniową, czy robimy tak, zbiorniki retencyjne, których nie było. Znaczy kiedyś było, może Państwo pamiętają, ale to jeszcze za chyba Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Ciąg technologiczny, nowe urządzenia, nowe pompy, renowacja studni, praktycznie no, bardzo duży kompleks tak naprawdę, tak? To jest, nie wiem co jeszcze dowolić. Renowacje studni tych co mają, czy będziemy kopać jakieś to? Znaczy te, które są teraz, renowacje tych studni, jedną, bo bodajże 2 lata temu przywróciliśmy do odpowiedniego stopnia jakby wydajności, drugą teraz będziemy robili w ramach tych prac, prace ogólnobudowlane. Także pracy jest rzeczywiście dużo. I automatyka, i nowe pompy, orurowanie, no po prostu jest dopuścił w dużej mierze tak jakby stacja prawie od nowa. Tak. No i to samo to pytanie dotyczy, co wejdzie w zakres robót, jeżeli chodzi o renowację budynku Starej Kuźni.
to co wejdzie w zakres renowacji budynku Starej Kuźni, to będziemy wiedzieli na 100%, jak będziemy przygotowywać projekt. No, na pewno i elewacja, i wymiana dachu, no ale właśnie, również środku remontu. Tak, no to bez dwóch zdań, tak. Dobra, dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Do wieloletniej prognozy. Moje pytanie dotyczy ulicy Tadeusza w Zaborówku, albo w Zaborowie, za chwilkę znajdę. Zaborów, ulica Tadeusza w Lesznie. Bo mamy tutaj, że limit wydatków na 2024 rok 100 tysięcy, natomiast wynoszą 109 717 zł. To już jakieś wydatki były w kwocie tej 9717 zł? Tak, w 23 roku. Tylko musiałabym sprawdzić, jakie były wydatki. Ale jakie jest zadanie rozpoczęte w 23 roku, czyli już w 23 ponieśliśmy, a 100 tysięcy będzie na rok 2024. I mam pani skarbnik jeszcze jedno takie pytanie, bo mnie zawsze to nurtuje. Gdzie to jest? Chodzi, że mamy zaplanowany na rok budżetowy 2024, dochody bieżące są wyższe o 16,89% od ich planowanych na 2023 rok. I moje pytanie jest takie, czy gmina, wydział finansowy dysponuje informacją, ile mieszkańców płaci u nas PIT, a ilu mamy na przykład mieszkańców z deklaracji śmieciowych, którzy po prostu nie płacą od nieruchomości podatek, natomiast nie pokrywają kosztów związanych z PIT-em. Czy dysponuje pani skarbnik taką wiedzą? Tak, a ile powinno tak naprawdę, bo zamieszkują stale, natomiast podatek, nie wiem, odprowadzają do Białego Stoku, do Warszawy, tak, PIT. Czy to, nie wiem, z Urzędu Skarbowego można wystąpić o taką informację? Powiem szczerze, że nie wiem, bo nie posiadamy takiej informacji, ale czy do Urzędu Skarbowego, to też nie. Jedynie jeżeli ktoś się do nas zwraca, to możemy prosić o przedstawienie nam, tak jak jest przy bilecie metropolitalnym, że składają nam swoje rozliczenie PIT i wtedy wiemy, że rozliczają się u nas. Na przykład do przedszkola dzieci, tak? Tak, tak. Rozumiem, też można by pokusić się jakąś taką symulację, no bo tak, wiemy dokładnie, ile osób płaci za śmieci, tak? Dokładnie. I ile mamy osób w bazie płatników, tak, podatku, tak? Natomiast no pewno to nie będą takie dokładne dane, ale możemy to tutaj zobaczyć. Chodzi o orientacyjne, ile mieszkańców, że tak powiem, może ten lokalny patriotyzm dochowuje i płaci wszystkie podatki w gminie, tak? Chodzi generalnie tu o nowych mieszkańców, którzy... To znaczy to, co uda nam się ustalić na podstawie tych baz danych, które mamy, to nie wiem, to może na sesję... Ale to na spokojnie, nie, to moja, na sesję... po prostu ciekawość, ile czym dysponujemy. Dobrze, dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie na temat ulicy Szkolnej. Te 1 000 000 zł zaplanowane to jest z projektem, bo rozumiem, że projekt i te wszystkie uzgodnienia to były w tym roku, tak? Czyli realizacja na przyszły rok. 1 000 000 zł jest zaplanowane tak na budowę. Realizacja. I to jest taka realna suma, że... Zobaczymy, pani Ewo. No, tak to wyceniliśmy. No, tak, to jest krótki dosyć odcinek, tak jak tutaj Marcin mówi. No. A tak, realno. Dobrze, właśnie o to mi chodziło. A te dokumenty, które miały być tam ze starostwa, to one już wróciły tu do nas? Wszystko jest kompletne? Czy jesteśmy w trakcie jeszcze cały czas załatwiania tych spraw? Pani Ewo, jeszcze tam coś jest załatwiane, natomiast jest to na takim etapie, że możemy powiedzieć, że realizacja tej drogi rozpocznie się i zakończy w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Dwóch radnych przybyło. Może mają jakieś pytania do dokumentu?
Dobrze, to ja bym chciał wrócić do tych zaplanowanych dofinansowań na oczyszczalnię ścieków i halę sportową w Lesznie. Czy mamy już pomysł, z jakich konkretnie programów będziemy starali się skorzystać? Ja wiem, że sytuacja polityczna się nieco zmieniła i być może niektóre programy nie będą kontynuowane. Być może właśnie będą nowe środki, może będą, może nie będą, zobaczymy jak to będzie. Natomiast czy mamy już jakiś taki pomysł na to, skąd ewentualnie te pieniądze będziemy pozyskiwali? No, cały czas nad tym pracujemy, monitorujemy to tak, żeby, to znaczy no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie otrzymali żadnego dofinansowania, to znaczy mówię w tym sensie, żebyśmy nie skorzystali z tego, no bo jednak udźwignięcie przez sam budżet byłoby no, dosyć trudne, musielibyśmy pewno rezygnować z innych inwestycji, żeby z własnego budżetu to pokryć. Ja konkretnych programów teraz nie wskażę, natomiast pani kierownik referatu, który się zajmuje pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, no ma już tam jakieś pomysły na to, skąd możemy te pieniądze brać. Jest jeszcze chwila czasu na to. Będę oczywiście Państwa na bieżąco o tym informował, ale no jest bardzo duża szansa, że na pewno tego z budżetu nie będziemy robić. Tylko. No 50 milionów to trudno by nam było, tak. To znaczy, to nie są, tak jak Państwo widzą, no to nie są inwestycje takie jednoroczne, no tak, no to jest rozłożone wszystko w czasie, prawda, no więc to nie jest jednorazowe wyłożenie 50 milionów, niemniej jednak, no to jest bardzo duże obciążenie dla budżetu, no to są takie bardzo duże nasze najważniejsze inwestycje, tak. Dobrze, drugie moje pytanie dotyczy budynku wielofunkcyjnego w Zaborowie. Wiążemy z nim dość duże nadzieje. Dofinansowanie otrzymaliśmy, ale są zapowiadane nowe programy pod tytułem Samorządzie wybuduj sobie żłobek, czy jakkolwiek on się będzie nazywał. Rozumiem, że dalej będziemy starali się pozyskać jeszcze jakieś dofinansowanie, bo to też no, kwota nie jest niska. Pomimo już otrzymanego jakby, tak, dofinansowania, przynajmniej promesy, więc rozumiem, że będziemy jeszcze szukali. No Tomek, jak najbardziej. Mm-hmm. To znaczy tutaj to nie jest tak, że no bo na wiele inwestycji, które realizujemy, które kończymy teraz, no dostaliśmy to dofinansowanie. Tak jak na przykład na rozbudowę szkoły, to były dwa źródła od marszałka i środki rządowe. Tak, no To nie jest tak, że już jak gdzieś mamy przyznane, to nie szukamy. Absolutnie nie. Oczywiście kwestia jest tylko tego, czy mogą być łączone, tak? W wypadku szkoły tak było. No myślę, że w wypadku żłobka na pewno też tak będzie. Ostatnio były też nawet tutaj taką, mieli pani kierownik Beata Ostrowska, która się zajmuje tutaj właśnie tymi środkami zewnętrznymi, miała taką konferencję i tam właśnie chodziło o dodatkowe środki na żłobek. Także tak, jak najbardziej. Moje kolejne pytanie dotyczy rozbudowy ulicy Podleśnej w Grądach, a w zasadzie budowy brakującego fragmentu od chodnika. Na jakim etapie jesteśmy? Czy utknęliśmy jakby na tym odwołaniu, czy posunęliśmy się już o krok dalej? Nie, utknęliśmy cały czas, sprawa jest rozpatrywana tutaj, to jest u wojewody. No, wiecie Państwo, jak wygląda teraz sytuacja pewno w Urzędzie Wojewódzkim. No, czekamy, tak? Myślę, że są spore szanse na to, że ta decyzja starosty będzie utrzymana, no więc to znaczy ten chodnik na pewno będzie zrealizowany w przyszłym roku, no, natomiast no nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No to jest trochę sytuacja już zupełnie, od nas w żaden sposób to już nie zależy. Dobrze, kolejne moje pytanie dotyczy budowy hali sportowej w Lesznie. Jak rozumiem, mamy koncepcję gotową, tak? Tak.
Tak, to znaczy my kończymy, bo to kończymy w tej chwili, bo to też jest projekt ma być zakończony ten projekt, no tak przynajmniej zakładaliśmy w tym roku. On jest realizowany. Nie wiem, czy ten termin się nie obsunie, natomiast tak, jest, na pewno przekroczyliśmy już no, połowę, powiedzmy, tak, jeśli chodzi o projektowanie hali sportowej. Dobrze, pytam dlatego, ponieważ ten rozkład jakby środków na lata 2024-2025, gdzie to jest 1,5 miliona złotych, wydaje mi się, jeśli mamy już gotowy albo prawie gotowy projekt, no te środki na 2 najbliższe lata są dość niskie, jeśli chodzi o pracę nad budową samą hali. Chciałbym wiedzieć, z czego to wynika, no bo jeśli już, że tak powiem, powiedzieliśmy A i stwierdziliśmy, że tak, to jest bardzo potrzebna inwestycja w naszej gminie, no to chciałbym, żeby była realizowana jak najszybciej, a to tak trochę się mitygujemy jakby z tymi postępami, dalszymi krokami. Wiem, tak. To znaczy, Tomek, sam wiesz dobrze, jak wygląda ta realizacja inwestycji, bo też często się denerwujesz na to, jak to się wszystko ślimaczy. No może, może już trochę z ostrożności pewne rzeczy zaczynamy, planujemy, żeby cieszyć się bardziej z tego, jak będzie coś szybciej, więc tak bym to ujął. To znaczy, samo zakończenie projektu budowlanego, no to jeszcze wiąże się z dodatkową dokumentacją. Być może to jest termin zbyt odległy, ale wolałbym dać tak i tak rozplanować te środki. Natomiast no nie jest to absolutnie tutaj jakaś zagrywka taka, że być może na przykład zdejmiemy to, będę proponował Państwu zdejmowanie tej inwestycji z budżetu albo przeciąganie jej w czasie. To jest absolutny też priorytet, jedna z takich sztandarowych, myślę, że Państwo też tak to odbierają, sztandarowych inwestycji naszej kadencji i ona na pewno będzie zrealizowana jak najszybciej nam się to uda. No. Sami Państwo wiedzą, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że często budowa jakiejś inwestycji przebiega znacznie szybciej niż jej projektowanie. No to jest wielka kubaturowa, jak na nasze warunki oczywiście, inwestycja. I tak to zaplanowaliśmy. Myślę, że jest szansa na to, że to będzie szybciej zrobione. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Jolanta Malarowska. Ja mam jeszcze pytanie. Ten 1 000 000 złotych, które mamy przeznaczone w tym roku w budżecie na oczyszczalnię, to jest na projekt, tak? Tak, tak. Ten 1 000 000 złotych to jest na projekt na oczyszczalnię ścieków, tak. A te 4 000 000, które mamy przeznaczone właśnie na ten budynek wielofunkcyjny, to co zamierzamy w przyszłym roku zrobić? No, dokładnie, no, tak jak tutaj Marcin mówi, idziemy zgodnie z projektem, tak? Z tego co pamiętam, tam projekt jest właściwie już dopięty prawie. My tam ostatnie jakieś wykonywaliśmy poprawki i uzgodnienia, więc no, tak jak mówiliśmy, to jest wieloletnia inwestycja. No, rozpoczynamy budowę w przyszłym roku. Tak. Od fundamentu, no, dokładnie. No, no, dobrze, szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? To jeszcze sobie pozwolę zadać na przykład pytanie dotyczące ulicy Białej, której nie ma w tym dokumencie. Zniknęła nam. No to właśnie nie, to jest główna droga przez Powązki. No i właśnie chciałem dopytać, co z ulicą Białą w Wilkowej Wsi, Powązkach.
Mamy gotowy projekt, to wiem. Trwają jakieś tam uzgodnienia, znaczy no, myślę, że są zakończone w zasadzie z PGE. Czy my wysłaliśmy pisma do PGE w sprawie uwzględnienia tej przeróbki, tej modernizacji linii, która przeszkadza w budowie drogi, o uwzględnienie kosztów tej przeróbki w budżecie na przyszły rok? Jak ta sprawa wygląda? No bo mówię, to jest inwestycja również ważna dla mieszkańców tamtego terenu. Jedna z dróg, które planowaliśmy od początku naszej kadencji jako taką no dość strategiczną dojazdową do wsi. No i ona trochę tu nam zniknęła. No ale wiesz, no ZRID to ZRID, tak? Tylko no pytanie, bo ona po prostu zniknęła z dokumentu, dlatego pytam o jej dalsze losy. Dobrze, Tomek, to znaczy, ponieważ sprawa Białej jest tak dosyć skomplikowana, ja chciałem tutaj, żeby dzisiaj był też pan kierownik referatu inwestycji, ale niestety się rozchorował, to ja przygotuję taką informację już pisemną. Był też pan sołtys, jeszcze zdążył przed chorobą kierownika, uzyskał wszelkie informacje takie szczegółowe na temat ulicy Białej. Wolałbym, żeby wypowiadał się w tej sprawie kierownik referatu, bo zna wszystkie szczegóły i niuanse tego wszystkiego, więc możemy się umówić, albo ta informacja padnie na sesję, albo dostaniesz po prostu jeszcze przed sesją tą informację jakąś pisemną. To znaczy, no ja stan mniej więcej znam, tak, bo ja z panem kierownikiem rozmawiałem na ten temat nie tak dawno i ja myślę, że od tamtego czasu jakby niewiele się zmieniło. No cały czas jakby była kwestia tego, czy PGE uwzględni w przyszłorocznym budżecie koszty modernizacji linii, która przeszkadza nam w realizacji jakby no przynajmniej jakiegoś tam odcinka budowy. Natomiast no trochę czuję się zaniepokojony w imieniu swoich mieszkańców, że tak duża inwestycja znika nagle z WPF-u. W związku z tym no myślałem, że nie wiem, może po prostu byśmy ją etapowali, jeśli chodzi o wykonanie. Natomiast no ona zupełnie jakby z dokumentu zniknęła. No powód jest jeden, taki, że nie wiemy jeszcze, jak się wypowie w tej sprawie PGE, tak? Jeżeli dostaniemy zapewnienie takie, że oni przebudują tą linię, tak, z własnych środków, no to siłą rzeczy też koszty tej ulicy budowy będą inne. Chciałbym, żeby to się wyjaśniło i nikt tutaj na pewno o ulicy Białej nie zapomni, bo nikt tego projektu nie odłoży na półkę, tak. Bo chciałem powiedzieć, że mnie tak nie zależy bardzo, żeby ona była w WPF-ie, może być w budżecie i realizacja w jednym roku całego odcinka. Naprawdę będę bardzo zadowolony, tylko no po prostu czuję się zaniepokojony, że w obydwu dokumentach nagle mi ta ulica zniknęła zupełnie i jakby zaprzestaliśmy planować jej modernizację, która no jest bardzo potrzebna i domaga się ta ulica na pewno uwzględnienia. A drugie moje pytanie, no też no tak nie do końca w ogóle dotyczy WPF-u i naszego budżetu, jak się okazuje. Natomiast chciałbym też dopytać, co z realizacją chodnika wzdłuż ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie? Bo to, że się ucieszyliśmy, że starostwo powiatowe zabrało koszt pod tytułem modernizacja oświetlenia. Czy coś zadziało się dalej? Czy my złożyliśmy kolejne pisma w tej sprawie do starostwa? Jak ta sprawa wygląda? Czy mam tylko taką informację z powiatu, że to zadanie będzie kontynuowane i jakby wrzucone do budżetu na kolejny rok? Tak, czy jak z realizacją? Nie odpowiem, ale będzie kontynuowane. O tak. Tak, ale oni już dość długo kontynuują sam projekt, więc
Czy taka projekt, informacja. Projekt w tym roku był na ukończeniu, bo tam jeszcze pozyskanie było, tam wiem, że był projekt przygotowany pod ZRID, więc wszystkie te grunty czy inne będą, no, znaczy powiem tak, procedura trwa i z tego co wiem będzie kontrola w przyszłym roku, na jakim będzie etapie, nie jestem w stanie powiedzieć. Tak? A ludzie dalej mało bezpiecznie muszą się poruszać ulicą Promykową, jezdnią, gdzie nie ma ograniczenia prędkości, przynajmniej na dużym odcinku. No dobrze. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do tego dokumentu? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do zaopiniowania tego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2024-2039 i zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji o opinię na ten temat. Pani radna Ewa Latoszek. Opiniuję pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Malarowska. Opiniuję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Dymiak. Opiniuję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Iwanek. Także opiniuję pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. I ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję projekt tej uchwały, aczkolwiek brak białej mnie trochę intryguje bardzo nawet. Szanowni Państwo, pięciu członków komisji uczestniczących. Z panią skarbnik zaintrygował, ale jest tak, jak mówię, to chodzi o to, że no chcemy wiedzieć, jak uda się tą sprawę załatwić z PGE. I nikt na pewno o białej nie zapomni, bo masz oczywiście całkowitą rację, że jest to ważna ulica dla mieszkańców. Natomiast no, od początku ma trochę pecha, jeśli chodzi o tą przebudowę, ale na pewno będzie to zrealizowane. Cieszy mnie to, bo liczę, że w następnej kadencji również droga przy Szklarniach, pomimo częściowej nakładki, doczeka się jednak przebudowy, bo tam no, nie dość, że jest bardzo wąska, mieszkańców jest coraz więcej, to jeszcze ten przejazd, przeprawa przez, tak, jest bardzo specyficzna. Myślę, że maszyna rolnicza szersza na pewno tamtędy nie dotrze na pola. Dobrze. Pięciu członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2024-2039. Przechodzimy do punktu czwartego. Omówienie projektu uchwały budżetowej gminy Leszno na 2024 rok i ponownie oddaję głos pani skarbnik. A zachęcam jeszcze Państwa, przepraszam, do zadawania pytań, może też w trakcie, bo to jest bardzo obszerny dokument. Jeszcze WPF jest takim dość zbitym dokumentem, natomiast tu no, jest sporo tak naprawdę tych pozycji i w trakcie proszę o zadawanie pytań. Myślę, że będzie sprawniej. Dziękuję. Projekt budżetu gminy Leszno na 2024 opracowano w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków roku 2023, otrzymane informacje od Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych i osób prawnych, projektowanej wysokości subwencji oświatowej oraz informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania własne i zlecone. Wartości zaplanowane w budżecie gminy Leszno na 2024 przedstawiają się następująco. Dochody budżetu 89 225 598,19 groszy. Dochody bieżące 81 971 101,69 groszy, co stanowi 91,87% dochodów ogółem. I dochody majątkowe 7 254 496,50 groszy, co stanowi 8,13% dochodów ogółem.
Wydatki budżetu gminy wynoszą 105 822 053,37 zł. Z tego wydatki bieżące 75 616 002,28 zł. To stanowi 71,46% wydatków. I wydatki majątkowe wynoszą 30 206 051 zł i 9 groszy, co stanowi 28,54% ogółem wydatków. Wynik budżetu, jak przy wieloletniej prognozie finansowej wspomniałam, stanowi deficyt w kwocie 16 596 455 zł i 18 groszy i zostanie pokryty przychodami. Natomiast przychody zaplanowano w kwocie 21 370 455 zł i 18 groszy i składają się na nie przelewy z lokat 2 860 319 zł. Na kwotę tą składa się kwota 1 635 tysięcy zł. Są to środki, które pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT w 2022 roku i 1 225 319 zł. Są to środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Na przychody też składa się kwota kredytu w kwocie 18 milionów zł i wolne środki w wysokości 510 136 zł. I 18 groszy. Rozchody zaplanowano w kwocie 4 774 tysiące i są to rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 6 355 099 zł i 41 groszy. Na kwotę dochodów bieżących składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 864 445 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 319 597 zł, oświatowa subwencja ogólna 15 733 709 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5 156 494 zł i 96 groszy i pozostałe dochody bieżące jest to kwota 27 896 855 zł i 73 grosze. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7 254 496 zł i 50 groszy i składają się na nie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 580 tysięcy zł na dofinansowanie inwestycji. 1 zł na termomodernizację przedszkola w Zaborowie, 600 tysięcy zł na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Leszno i 980 tysięcy zł na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie. Oprócz tego zaplanowano 2 miliony złotych otrzymanych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych na podstawie umowy z województwem mazowieckim na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zaborowie. I też zaplanowano kwotę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu Mazowsze bez smogu w wysokości 201 650 zł i 50 groszy i ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano 2 472 846 zł. Zaplanowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano 2 035 093 zł i na zaplanowaną kwotę składają się wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody 2 028 600 zł, wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności 3 293 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 3 200 zł. W dziale 500 handel zaplanowano dochody z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku Mój Rynek w Lesznie w wysokości 17 864 zł.
W dziale 600 transport i łączność zaplanowano kwotę 992 773 zł i 96 groszy na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasach Bieniewice, Roztoka przez Błonie, Leszno oraz Leszno-Czciniec, w tym 848 534 40 zł 40 groszy. Są to środki z budżetu województwa mazowieckiego. W podziale na trasę Bieniewice Roztoka 606 614 zł i 40 groszy i trasa Leszno-Czciniec 241 920 zł i ponadto zaplanowano 144 239 56 groszy jako partycypacja w kosztach gminy Błonie na trasie Bieniewice Roztoka. Jeśli mogę, mam takie pytanie, czy my możemy ten transport na trasie Bieniewice-Roztoka rozszerzyć również na dni weekendowe. Ponieważ wiele osób z Leszna i okolic dojeżdża do pobliskiego miasteczka pod tytułem Błonie, które no zapewnia trochę więcej możliwości kulturalno-sportowych, że tak ujmę to szeroko. No jest to najbliższe miejsce, gdzie można skorzystać chociażby z basenu, kortów tenisowych, lodowiska w tej chwili, ale także z kina, chociażby z nie tylko letniego, jak u nas w gminie, ale również teraz w tym sezonie jesienno-zimowym. I czy możemy pomyśleć o tym, żeby właśnie ten dojazd również w weekend umożliwić mieszkańcom naszej gminy. Szanowny panie radny, na pewno weźmiemy to pod uwagę. Dziękuję za głos. Mówię, weźmiemy to pod uwagę przy kolejnym jakby planowaniu. Dopytamy się, jakie to są koszty, bo te środki występujemy jakby do funduszu też od wojewody, tak? I tu musimy też wskazać jakby tą przebieg tej trasy, no ilość tych wozokilometrów i o taką wskazaną kwotę wnioskujemy. Sprawdzimy to jak najbardziej. Dobrze, to mam kolejne pytanie, które powraca jak bumerang. Dostałem ustawę, natomiast moim zdaniem z niej w żaden jasny sposób nie wynika domniemanie takie, że nasi uczniowie, młodzież głównie, nie może korzystać z tych środków transportowych z bonifikatą w cenie, czyli z biletów ulgowych. Ja bym się pokusił w ogóle o bezpłatną tak naprawdę, może nawet za czas jakiś usługę transportową. Natomiast no, pytałem o to już raz, dostałem ustawę do przeczytania, przeczytałem ją od deski do deski, wybrane fragmenty, które tak naprawdę o tym mówią też, i dla mnie tam jasno nie wynika, że wszyscy mają płacić tak samo i że my nie możemy sobie jako sponsor tak naprawdę no, zrobić tak jak w innych środkach komunikacji, czy to PKP, czy ZTM, tak, gdzie młodzież może dojeżdżać na tak zwanych biletach ulgowych. Wie pan, to sprawdzę dokładnie, ale z tego co wiem, to chodzi o bilety długookresowe i ulgi ustawowe. Z tego co pamiętam, są brane pod uwagę przez przewoźnika. No tak, ale tylko ja mówię o jednostkowych przejazdach, nie mówię tylko o tych osobach, które mają bilet miesięczny czy też kwartalny, natomiast mówię również o tych osobach, które wykupują, tak, pojedyncze bilety, bo na przykład chcą sobie pojechać do kina, czy chcą sobie pojechać na basen. Niekoniecznie robią to codziennie, bo nie uczą się na przykład w szkole w Błoniu, ani przez Błonie nie dojeżdżają do Warszawy. No i w związku z tym kupują bilety pojedyncze, tak? No i wtedy są zobowiązani do poniesienia pełnej opłaty za przejazd. Natomiast wydaje mi się, że moglibyśmy jednak pochylić się nad tym pomysłem, żeby jednak takie osoby, które są uprawnione do tego, mogły korzystać, tak jak wszędzie w zasadzie, z biletów ulgowych.
Co do biletów długookresowych, też powiedziałem, co do biletów tych jednorazowych, dopytam rzeczywiście przewoźnika, jak to wygląda. Wiem, że tam jest taka tabela po prostu odpłatności za te bilety jednorazowe przejazdu, bo tam od odległości jakby zależy przejazdu, ale jak najbardziej dopytam o to i o te ulgi, bilety ulgowe jednorazowe. Czy możemy się też zorientować nad kosztami, jakie ponoszą w ogóle mieszkańcy, bo może tak naprawdę sprzedaż tych biletów jest w ogóle taka trochę mało sensowna, skoro i tak sponsorujemy, myślę, w dość dużym zakresie ten transport. Nie wiem, ile dostawca usługi wyciąga z tych biletów. Może pokusić się jednak o tą na terenie gminy, no i do gminy ościennej, że tak powiem, o bezpłatne dojazdy dla naszych mieszkańców, bo tu myślę, że wiele innych osób z tych linii, no nie wiem, do Trzcińca to na pewno, to znaczy no nie na pewno, może trafią się jacyś turyści i odwiedzający rodziny, natomiast no zwykle będą to mieszkańcy, może pokusić się o bezpłatną po prostu, o ile ustawa dopuszcza taką możliwość, bo tam też wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To powiem tak, sprawdzimy całokształt, sprawdzimy, ile tak naprawdę pasażerów porusza się dokładnie, tak, ile wykupuje bilety miesięczne, ile tak rzeczywiście okazjonalnie jeździ, jesteśmy w stanie to sprawdzić. I wtedy przeanalizujemy, zobaczymy, jak to wygląda, jak pan wspomniał o tych bezpłatnych przejazdach, no też trzeba wziąć pod uwagę jakieś, no wiadomo, koszty gmin nasze. Więc... To dopiero ruszyło, no, więc tutaj... I też mówimy, pan radny mówił o linii tak, tej jeszcze Roztoka. Ale jeśli chodzi o ten Trzciniec, Telmachowo, no to dopiero to otworzyliśmy, tak? Tak jak zostało to obiecane mieszkańcom, więc no to tak myślę, że po nowym roku no sprawdzimy, jak to wygląda tak dokładnie. Najmniej po 3 miesiącach tak się sprawdza, mniej co analizuje, a warto tak naprawdę po pół roku dopiero sprawdzić napełnienie tych linii. Tak, ale tu głównie jakby myślę też o tej linii, która już funkcjonuje od dość długiego czasu pod tytułem właśnie Roztoka Bieniewice, tak? To też myślę, że ogromna większość tych pasażerów to są jednak nasi mieszkańcy. No może w sezonie letnim z Błonia ktoś w tygodniu dojeżdża, żeby się przejść po puszczy, no ale nie wiem, czy aż tak wielkim zainteresowaniem się cieszą. Niestety nigdy nie korzystałem i nie wiem. Bo rozmawiamy, a nie wiemy, jaki jest jednostkowy koszt zakupu biletu normalnego. Z odległości pamiętam pokazane. To jest właśnie od odległości. Od 3 na przykład do 7 zł, tak? To mniej więcej takie. Czyli. Ile? Z Leszna. 6 zł. 6 zł, z Leszna do Błonia, tak? Czyli z Roztoki przez tą trasę do Bieniewic będzie 7 zł, tak? Bo maksymalna kwota 7 zł. Znaczy to jest tam do 7, nie pamiętam. Do 7 zł. Od mniej więcej 3 zł do 7 tak się klarują ceny. Okej, dziękuję. Wiesz, tylko dla co po niektórych, że tak powiem, to też jest dość spory wydatek tak naprawdę. Generalnie mi nie chodzi, czy spory, czy nie spory wydatek, tylko jak wygląda normalny koszt normalnego biletu, tak? Nie ulgowy, tylko koszt normalnego biletu. Jasne. Tak zwanego. Jasne, dziękuję bardzo. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące w wysokości 617 254 zł. Na dochody bieżące składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 31 391 zł. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych w kwocie 321 543 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 257 112 zł. I wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 7208 zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 472 846 zł. I na zaplanowane dochody składa się kwota 2 433 700 zł. Ze sprzedaży
nieruchomości. Działki numer 7/27, 7/20 i 7/19 w Lesznie. 494 400 zł. Działka numer 25/1 w Gawartowej Woli o powierzchni 4268 metrów kwadratowych, 640 200 zł. Działki numer 429/32/33, 35 i 36 w Lesznie o łącznej powierzchni 3794 metry kwadratowe zaplanowano kwotę 569 100 zł i udział w działce numer 43/5 i 43/17 w Złotowie zaplanowano 730 000 zł i 39 146 zł. Jest to trzecia rata z tytułu sprzedanej nieruchomości w 2022 roku. Dobrze, ja mam pytanie o tą działkę w Złotowie, bo wydaje mi się, że już podejmowaliśmy decyzję. Wielce atrakcyjna działka, która przypadła nam w udziale. Tak. W związku ze spadkiem, natomiast nie wiem, trwała wymiana pism, my udzielaliśmy zgody i stoimy dalej w tym samym miejscu, to znaczy gmina Złotów nie chce od nas kupić tej działki, czy jakie to są koleje losu? Nie, to tam cały czas na miejscu jest jakiś problem z dogadaniem się między, chodzi o podziały, tak, no bo my mamy tam jakąś działkę, która jak jest, jak ma być wydzielona też w ramach jakiegoś podziału, sprzedawana przez kolejnego podziału, sprzedawana przez gminę Złotów i tam cały czas są jakieś rozmowy. No my tutaj tam jakoś specjalnie nie naciskamy na to, natomiast tam ostatnio dostaliśmy na przykład pismo o to, czy chcemy ponownej wyceny tej działki, no więc tam cały czas w tej gminie coś się dzieje, my sobie spokojnie na to czekamy. Jak będzie tylko tam jakaś taka jednoznaczna decyzja, to Państwa o tym poinformuję. Na razie to są tam na miejscu jakieś problemy co do dogadania się starostwa, jakichś tam osób, ktoś się wycofał z kupna jakiejś tej działki. Potem tam były też kwestie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, więc no to tak wygląda, takie problemy jak to gmin w całej Polsce. Dziękuję bardzo. W dziale 750 administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 113 737 zł i z różnych dochodów w wysokości 2010 zł. W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację celową na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2080 zł. W dziale 752 Obrona Narodowa zaplanowano dotację celową w wysokości 2000 zł na zadanie zlecone związane z kwalifikacją wojskową, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano dochody bieżące. Na podstawie pisma ministra finansów z 13 października 2023 roku w sprawie planowanych na rok 2024 subwencji ogólnej oraz wpłat udziałów PIT i CIT zaplanowano udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 864 445 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych 1 319 597 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 9 063 891 zł, przyjmując do wyliczenia aktualne powierzchnie przedmiotów opodatkowania oraz stawki podatku podwyższone o 7,5% od stawek obowiązujących w 2023 roku. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych ustalono w kwocie
786 719 zł, przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za jedną decytonę w wysokości 60 zł. Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę 177 304 zł, natomiast podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3 792 332 zł. Przy oszacowaniu kwoty podatku od środków transportowych uwzględniono utrzymujący się wzrost liczby przedmiotów opodatkowania. Przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano... Przepraszam, ja mam pytanie odnośnie tej, bo mamy tą firmę leasingową i czy dysponujemy informacjami, jak przedstawiał się ten leasing i jaki był zysk dla gminy w 2023 roku? Tak, mamy wpływy, tylko że może zaraz sprawdzę, bo nie mam tutaj wykonania dochodów do listopada. Dobrze. Znaczy, jeśli mogę coś wtrącić, to w zeszłym roku planowaliśmy te dochody od środków transportowych na 2 miliony, tam 56 tysięcy. Natomiast... No, bo my mamy nadal najniższą stawkę od tak. środków. A w tym roku, tak jak widać, 3 miliony 792. Więc przyrost jest... No jest znaczny. Znaczny. Na dzień 12 grudnia mamy wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 miliony 167 tysięcy. Dziękuję. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 275 tysięcy zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75 tysięcy zł. Opłaty adiacenckiej w kwocie 230 tysięcy zł. W tym 150 tysięcy zł zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczeń odszkodowań za przejęte drogi przez gminę. I z opłaty planistycznej zaplanowano 71 tysięcy 14 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 zaplanowano jeszcze podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 42 156 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 380 437 zł i 73 grosze, podatki od spadków i darowizn w wysokości 358 646 zł i dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 72 721 zł oraz odsetki od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości 35 388 zł. I wpływy z opłaty targowej zaplanowano 29 728 zł. W dziale 758 różne rozliczenia, też na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, przyjęto na rok 2024 część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 733 709 zł i wzrost subwencji oświatowej na rok 2024 do roku 2023 jest o 2 484 692 zł i wzrost ten obejmuje m.in. skutki wzrostu o 12,3 średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 107 666 zł.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 263 476 zł, w tym w wysokości 430 716 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 42 868 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy i wysokości 29 991 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminę na dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy. Zaplanowano również z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 162 971 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie zaplanowano 750 740 zł. Wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie zaplanowano 158 760 zł. Jest to opłata za wyżywienie dla personelu i sprzedaż posiłków dla szkoły podstawowej w Zaborowie w pierwszym półroczu 2024 roku. Zaplanowano również za wyżywienie w szkole podstawowej w Zaborowie w pierwszym półroczu 154 400, a w drugim półroczu za wyżywienie organizowane już w nowo otwartej stołówce 142 350 zł. Z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej w Lesznie 378 480 zł i pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 12 200 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano 3 miliony złotych, w tym 2 miliony jako dotacja z województwa mazowieckiego na dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych, zadania rozbudowa szkoły podstawowej w Zaborowie i zaplanowano zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacja przedszkola w Zaborowie w wysokości 2 miliony złotych i na rok 2024 przyjęto 1 mln złotych do planu. W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 273 482 zł z podziałem na rozdział 852 13 16 tysięcy, 852 14 zasiłki okresowe celowe 8 tysięcy zł, na 852 16 zasiłki stałe 167 tysięcy zł, dla ośrodka pomocy społecznej 69 600 zł i dla pomocy w zakresie dożywiania 12 882 zł. Również otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Jest to 6208 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej i 4392 zł przeznaczeniem na opłatę licencyjną związaną z użytkowaniem programu obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 2500 zł, odpłatność z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 21 600 zł, ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego 2876 zł i pozostałe dochody w wysokości 3290 zł. W rozdziale 855 rodzina zaplanowano też środki jako dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne. Zaplanowano 3 192 000 zł, na kartę dużej rodziny 331 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32 000 zł. Oprócz dotacji celowej zaplanowano jeszcze pozostałe dochody 49 145 zł, na które składają się wpływy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych 20 445 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowym w wysokości 28 700 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach dochodów bieżących
wpływy z opłat za odbiór ścieków w wysokości 2 745 400 zł, odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków 1782 zł. Zaplanowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 989 940 zł. Również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 24 004 zł. Zaplanowano też wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej 11 221 zł. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 13 884 zł i 106 775 zł jako dofinansowanie projektu Mazowsze bez smoku na jego realizację. Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano 801 650 000 i 50 zł, w tym zaplanowano 600 000 na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Leszno i 201 650 zaplanowano na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Mazowsze bez smogu. W dziale 921 zaplanowano dochody majątkowe 980 tysięcy złotych na renowację budynku dawnej kuźni w Zaborowie, natomiast w dziale 926 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 15 tysięcy złotych z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w 9 biegu pamięci żołnierzy grupy Campinos AK. Szanowni Panie Państwo. Skarbnik, ja mam takie... A, przepraszam. No właśnie. To znaczy ja chciałem zaproponować ewentualnie przerwę, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast proszę o pytanie. To nie, jeszcze. To po przerwie już. Szanowni Państwo, zarządzam wobec tego 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam po przerwie. Jesteśmy w punkccie czwartym. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2024. Dochody zostały omówione. Przechodzimy do wydatków i bardzo proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 105 822 053 zł i 37 groszy. Z tego wydatki bieżące 75 616 002 zł i 28 groszy, natomiast wydatki majątkowe 30 206 051 zł i 9 groszy. Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale 010.30 Izby Rolnicze zaplanowano na wydatki bieżące 15 735 zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 104 000 zł. W kwocie tej mieszczą się środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 500 zł. I tak zaplanowano jako przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie 234 tysiące, budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego sieci w ulicach Marysienki Widokowej w Lesznie 400 tysięcy zł, budowę wodociągu w Alei Wierzbowej w Marianowie 250 tysięcy zł i budowę odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi. Są to działki 69, 70 przez 6, 70 przez 8 i 70 przez 9. Zaplanowano na 450 tysięcy zł. Pozostałe zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zaplanowano opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej w działce nr 4360 Wąsy Kolonia 25 tysięcy zł, opracowanie projektu budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zakątnej w Grądach 30 tysięcy zł, budowę wodociągu przy ulicy Bajkowej w Feliksowie 350 tysięcy zł, budowę wodociągu w drodze dojazdowej działka nr 1 12 przez 14 do Alei Grabowej w Grądach 160 tysięcy zł i budowę wodociągu w działce nr 282/5, 282/6, 282/10 w Zaborówku zaplanowano 150 tysięcy zł oraz na budowę wodociągu, na opracowanie budowy wodociągu w działce nr 79 przez 2 w Wólce
zaplanowano 25 tysięcy złotych i również na opracowanie projektu budowy wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie zaplanowano 30 tysięcy złotych. W kwocie tej mieszczą się środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 500 złotych. W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Budowę oczyszczalni ścieków w Lesznie 1 milion złotych, budowę kanalizacji sanitarnej w Zaborówku ulica Stołeczna 300 tysięcy złotych, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie 500 tysięcy złotych i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie 600 tysięcy złotych. W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W rozdziale 402 dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 068 171 zł na wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 150 000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu sterowania i przepływem wody na stacji uzdatniania wody w Czarnowie 130 000 zł zaplanowano i na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli 4 520 000 zł i na przebudowę stacji uzdatniania wody w Czarnowie zaplanowano 500 000 zł. W rozdziale 595 pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48 067 zł na utrzymanie targowiska Mój Rynek w Lesznie. W rozdziale 604 lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 800 218 zł 38 groszy z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 2 181 478 zł. Na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy zaplanowano 250 tysięcy złotych. 2600 zaplanowano na zakup materiałów, tonerów i kart do drukowania biletów. Na zakup usług transportowych w zakresie transportu publicznego dla mieszkańców gminy Leszno na trasie Błonie-Leszno-Roztoka zaplanowano wydatki w kwocie 976 649 zł i 18 groszy. W kwocie tej mieszczą się środki wojewody 606 614 zł i 40 grosze oraz środki gminy Błonie 144 239 zł i 56 groszy. Również zaplanowano transport publiczny dla mieszkańców gminy Leszno na trasie Leszno-Czciniec w wysokości 389 491 zł i 20 groszy i w kwocie tej mieszczą się środki wojewody 241 920 zł. W rozdziale 613 drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i w rozdziale 614 zaplanowano 2 tysiące złotych również na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej umieszczonych na drogach publicznych powiatowych. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 782 420 zł, w tym Fundusz Sołecki 251 843 zł i 35 groszy. Z tego zaplanowano wydatki bieżące 1 759 000, Fundusz Sołecki 204 899 i 61 zł i wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 023 zł i 420 zł i Fundusz Sołecki w wydatkach majątkowych jest to kwota 46 943 zł i 74 grosze. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 300 000 zł, w tym Fundusz Sołecki 155 899 zł i 61 groszy.
I może w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano naprawę nawierzchni asfaltowej na terenie sołectwa Kępiaste 15 040 zł i 23 grosze, utwardzenie nawierzchni nad kładką asfaltową na terenie sołectwa Korfowe 16 000 zł, utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Leszno-Wschód 9 086 zł i 10 groszy, naprawa drogi we wsi Roztoka 16 268 zł i 11 groszy, remont drogi gminnej we wsi Szatkówek 19 702 zł i 42 grosze, remont drogi gminnej we wsi Walentów 13 254 zł i 70 groszy, remont ulicy Księżycowej w sołectwie Wilkowa Wieś 24 075 zł i 9 groszy, remont drogi gminnej w sołectwie Wilków 21 643 zł i 44 grosze, remont ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach 20 829 zł i 52 grosze. Przepraszam bardzo, zanim przejdziemy dalej, ja mam takie pytanie, ponieważ w zeszłym roku uchwaliliśmy 1 200 000 zł na naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W tym roku tak naprawdę tą kwotę zwiększamy o 100 tysięcy złotych. Z tego co pamiętam, wydatkowaliśmy tą kwotę w tym roku, te 1 200 000, koniec maja, początek czerwca, tak? Chyba już zaczynało brakować pieniędzy na ten cel. No i pytanie moje jest takie, ponieważ no, w tych przetargach startuje jedna firma, być może ze względu na to, że właśnie tych pieniędzy tak mało na ten cel przeznaczamy. No oczywiście później w trakcie roku dodajemy, bodajże gdzieś pod koniec sierpnia czy we wrześniu, dodaliśmy jakąś tam kwotę, w tej chwili nie pamiętam ile to było, natomiast czy nie wartałoby tak naprawdę zaplanować od początku jakby roku po prostu wyższą kwotę, bo no nie wiem, w czasie wakacji rozumiem, że był taki przestój techniczny z powodu braku pieniędzy na ten cel, a później już się zaczynają wcześniej czy później jesienne słoty, zanim zorganizujemy przetarg, zanim firma do nas wróci albo po prostu przyjdzie wykonywać te prace, no to czasami tak już są wykonywane właśnie w takim okresie, kiedy no, drogi są mokre i wtedy ile byśmy tam nie wrzucili tego kruszywa, to tyle w tą drogę tak naprawdę wchodzi. No i takie jest moje pytanie, czy nie warto by było, no nie wiem czy w tym, ale na przykład już w przyszłorocznym budżecie jednak wyjść z taką inicjatywą, żeby tych pieniędzy od razu przeznaczać trochę więcej, żeby to starczało na dłuższy okres czasu. I w ten sposób planować budżet, być może też jak tych pieniędzy będzie więcej, to może jednak oprócz jednej firmy, może wystartują też jakieś inne, które by jednak chciały również te pieniądze zarobić u nas. To znaczy tak. No właśnie. I to właściwie był chyba tylko jeden powód, dla którego tak na dobrą sprawę powtórzyliśmy praktycznie kwotę wydatków na remonty dróg, czyli ta, że ta kołdra jest trochę za krótka. No jest pewna jakaś taka kolejność układania tego budżetu. No jak ułożyliśmy jedną część tego budżetu, to stwierdziliśmy, że no tamta druga musi być trochę mniejsza. No mówię wprost, tutaj nie chcę Państwu mydlić oczu. Rzeczywiście w pierwszej takiej, tych takich przymiarkach naszych budżetowych i planach ta kwota na wydatków na remonty dróg była większa. Ale jak to wszystko zaczęliśmy układać, to no, trzeba było po prostu ją trochę zmniejszyć. Oczywiście, Tomek, masz rację, tak. W zeszłym roku wyglądało to tak, że już w okolicach wakacji zastanawialiśmy się nad dołożeniem pieniędzy. Ta kwota jest szacowana na podstawie tego, co ma być zrobione, czy to z funduszu sołeckiego, czy też na podstawie wniosków mieszkańców dotyczących remontów dróg.
Jeżeli nie będziemy potrzebowali tych środków więcej ze względu na jakieś dodatkowe remonty, powinno to wystarczyć. Czy to blokuje inne firmy, które startują? No nie sądzę, tak. Też każda firma, która ma jakieś doświadczenie, ma też świadomość, że tych pieniędzy na podstawie umowy można dołożyć, jeżeli te wydatki będą większe. Ale tak, myślę, że w przyszłym roku postaramy się zaplanować trochę większe środki. Natomiast wydaje mi się, że nie blokuje to przetargów. Nie wiem, tutaj Marcin za tą część odpowiada, pewno jeszcze parę słów dopowie. No raczej wynikało to z krótkiej kołdry niż czegokolwiek innego. No ja przepraszam, że się wtrącę, mam takie wrażenie, że te 1 300 000 to myślę, że każdy z nas w swoim okręgu by bez żadnego problemu zagospodarował właśnie na drogi. I nie mówię to o wykonaniu jednej drogi nawet, bo na jedną oczywiście, jeśli byśmy chcieli to z projektem zrobić, to jak najbardziej. Natomiast nawet na takie właśnie naprawy to myślę, że byśmy byli w stanie bez problemu zagospodarować. Ja tylko uzupełnię wypowiedź pana wójta. Nie startowała tylko jedna firma, bo mieliśmy rzeczywiście w pierwszym czy drugim przetargu drugą też firmę, która tak naprawdę koszty jej pracy to były, to wskazała w przetargu to razy 3 bodajże razy. No, na pewno była znacznie wyższa niż... To nie jest tak, że nikt się nie zgłasza. No, rzeczywiście jedna firma jest tańsza od drugiej, ale to nie jest tak, że nikt się nie zgłasza oprócz jednej firmy. Mieliśmy 3 lata temu, z tego co pamiętam, inną firmę niż ta, która teraz jest. Także no zgłaszają się firmy, tylko koszty też są niestety niewspółmierne często. No tak, ale to było 3 lata temu tak naprawdę. No ale mówię, no tak, ale w zeszłym roku też pamiętam firma, nie pamiętam nazwy, to też bym musiał sprawdzić, też się zgłaszała, tylko koszty wiadomo, wygrała firma tańsz. Też były 2, w tym, ja przepraszam, w zeszłym i w tym tak, no bo to jest... Dobrze, ale czy tak, to wydaje mi się, że powinniśmy jakby jednak na tą naprawę i bieżące utrzymanie tych dróg gminnych planować od początku trochę więcej tych pieniędzy, ponieważ jeśli one się kończą niespełna w połowie roku, a później my tak naprawdę zwiększamy, nie wiem, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że to był koniec sierpnia na sesji albo ta wrześniowa sesja, dopiero jakby zwiększaliśmy pulę środków na ten cel, no to już jest później bardzo krótko z czasem, jeśli chodzi o wykonanie pewnych rzeczy, czego niestety niemym świadkiem jest gruntowy odcinek ulicy Leśnej, po której nadal mieszkańcy kilku wsi jeżdżą do szkół, przedszkoli i tak dalej. Będę to jak mantrę powtarzał co każdą sesję. Ja mam takie przekonanie, że w roku 2024 jednak wydamy trochę mniej pieniędzy na remonty dróg niż na przykład w roku 2023. Panie wójcie, a ja mam pytanie, bo tu mamy zadania inwestycyjne nieobjęte WPF-em. No i tu mi brakuje jednej drogi, którą mieszkańcy mieli obiecaną, czyli ulicę Górną we wsi Grądy. Nigdzie nie jest ujęty remont i przebudowa tej drogi. Z bieżących? No dobrze, kontynuujmy. Pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego to 49 tysięcy złotych i planowane jest udrożnienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów 15 tysięcy złotych, organizacja ruchu oraz zakup i montaż lustra drogowego przy ulicy Granicznej i Południowej w Feliksowie 6 tysięcy złotych, zakup i montaż spowalniaczy na ulicę Południową w Zaborowie 18 tysięcy złotych i opracowanie projektu, to jest błąd w dokumentacji, zostanie poprawiona ta nazwa, opracowanie projektu progu zwalniającego w Zaborówku 3 tysiące złotych, montaż zostanie, po prostu zostało to skopiowane z poprzedniego zadania, więc to zostanie usunięte. I na odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś 7 tysięcy złotych.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to budowa utwardzonego pobocza przy ulicy Kwiatowej w Wyględach 50 tysięcy złotych, przebudowa Alei Cisowej w Marianowie 1 200 tysięcy, przebudowa nawierzchni ulicy Cisowej w Wyględach 500 tysięcy, rozbudowa drogi gminnej 410-405W we wsi Powązkiej 3 miliony 500 tysięcy, przebudowa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Wyględach 1 milion złotych, przebudowa nawierzchni ulicy Stanisława Lema w Lesznie 500 tysięcy złotych, rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie 1 043 420 złotych, przebudowa ulicy Akacjowej w Wiktorowie 250 tysięcy złotych, rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie 1 000 000 złotych i rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach, budowa chodnika 150 tysięcy złotych. Pozostałe zadania inwestycyjne, jest to kwota 830 tysięcy złotych, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 6943 złote i 74 grosze. I zaplanowano opracowanie projektu budowy chodnika przy przedszkolu w Lesznie od parkingu do ulicy Polnej 20 tysięcy złotych. Opracowanie projektu budowy ciągu pieszojezdnego wzdłuż targowiska do skateparku 50 tysięcy złotych. Opracowanie projektu budowy ulicy Ustronnej w Zaborówku 50 tysięcy złotych. Tutaj jest 46 943 złote, 74 złote. Są to środki z Funduszu Sołeckiego. Opracowanie projektu modernizacji nawierzchni ulicy Parkowej i ulicy Parkowej w Wiktorowie i w Wólce 150 tysięcy złotych. Przebudowa nawierzchni ulicy Aptecznej w Feliksowie, też na opracowanie projektu zaplanowano 100 tysięcy złotych. Na opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Bolesława Leśmiana 40 tysięcy złotych zaplanowano. Na opracowanie projektu przebudowy ulicy Brzozowej w Zaborówku 100 tysięcy złotych. Na opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Chabrowej w Grądach 120 tysięcy złotych. Na opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia 150 tysięcy złotych i na opracowanie projektu przebudowy nawierzchni ulicy Jesiennej w Zaborowie 50 tysięcy złotych. Jeśli mogę zadać dwa pytania. Punkt pierwszy, budowa chodnika przy przedszkolu w Lesznie. Od parkingu do ulicy Polnej, bo tam znajduje się chodnik. Czy on nie został wcześniej zaprojektowany? No bo nie wiem, na czym ma jakby polegać robienie projektu chodnika, który się tam znajduje. Wiem, że pod na przykład w Warszawie wymiana nawierzchni chodnika no przynajmniej nie wymagała w zeszłym roku projektu. Zamieniono takie duże, znaczy duże, no nie te największe, ale te 30 na 30 kostki chodnikowe na kostkę betonową Bauma i nie był potrzebny żaden projekt. Natomiast tu, no nie wiem, no jest, wydaje się, że jest położony chodnik, a my go od początku chcemy projektować. Chciałbym zapytać, z czego to wynika? Ja odpowiem. Z tego, co pamiętam, to tam są takie płytki 50 na 50 rzucone tak naprawdę na ziemię po tym takim przedepcie od ulicy Polnej w stronę jakby przedszkola i to jakby nie stanowi chodnika, bo chodnik tak naprawdę zainwentaryzowany kończy się, nie wiem jak to określić, na ogrodzeniu przedszkola, troszeczkę kawałek dalej, tak, w kierunku ulicy Polnej. Mówimy o tej, dalej jest taki, nie wiem, no, nazwę to przedeptem, tak, więc to nie jest tak, jak pan radny wspomniał, wymiana nawierzchni, dajmy na to, chodnika, tylko to jest zaprojektowanie i doprowadzenie tego, no, do wybudowania odcinka. Czyli tam nigdy tego chodnika nie było. Nie było. Dobrze, to jakby jedna rzecz, a druga rzecz, punkt 7, przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej w Zaborówku, projekt 100 tysięcy złotych chcemy na to przeznaczyć. Ja wiem, że ten jakby pomysł
był ujęty w budżecie obywatelskim gminy i tam kwota była maksymalna 80 tysięcy, to już pojawia się 100 tysięcy. Chciałbym też się dowiedzieć, na jakim odcinku ma być ten projekt robiony, ponieważ w budżecie obywatelskim dość szeroko został ujęty, to było 750 metrów do zaprojektowania, z czego 500 to jest do ulicy Wesołej, a następnie no jeszcze 250 metrów. Na tych 250 metrach, to znaczy na pierwszych jakichś tam 100-120 znajdują się dwa budynki, a później nie ma już nic. Nawet chyba działki nie są po jednej i po drugiej stronie podzielone. No i to jest takie jakby moje pytanie, z czego wynika ten wzrost wartości jakby tego projektu? Na druga rzecz, na jakiej długości ten projekt ma być zrobiony? No dziwi mnie to jeszcze bardziej, że w ogóle jakby ten projekt został poddany pod głosowanie, bo z tego co mi się wydaje, a przynajmniej tak wynika z mapy udostępnionej elektronicznie, działka numer 521 nie należy do gminy. W związku z tym no, jest ujęta jako właściciel Skarb Państwa. Znaczy projekt będzie robiony z RID-em i tutaj tak jakby te problemy zostaną załatwione. Ten wzrost tych kosztów o te 20 tysięcy, tak jak rozumiem, jak zostało to wyceniane, wiąże się głównie z tą procedurą z RID-owską. Natomiast są wskazane tutaj, mogę wskazać działki, na których ten projekt będzie realizowany. Tylko to trzeba, nie wiem, znajdziesz teraz... No tak, tylko działka 160 przez 2 na przykład ciągnie się do samego lasu wręcz i to nawet no, przekracza te ujęte w BOM-ie, znaczy w BO, przepraszam, gminy, 750 metrów, bo do lasu to myślę, że od 580 to będzie kilometr albo może nawet więcej. I tam się gdzieś kończy dopiero działka 160 przez 2, dlatego pytam, bo no w BOM-ie były wymienione trzy działki, 160 przez 2, 521, której właścicielem jest Skarb Państwa i 523 łamane przez 21. Tych dwóch pozostałych my jesteśmy właścicielem, natomiast no jeśli ma być nawet robiona z RID-em, to jeszcze mnie jakby pojmuje, dlaczego taki projekt został poddany pod głosowanie. Bo po pierwsze powinny to być projekty, które są na naszych gruntach, tak? No tak jest we wszystkich w zasadzie budżetach obywatelskich. A tu dwa razy tak naprawdę ten sam projekt był poddawany pod głosowanie, pomimo tego, że pamiętam, że w zeszłym roku już rozmawialiśmy o tym i kwestionowałem jakby ten projekt, ponieważ on też nie mieści się w kategorii tego, że projekt i budowa ma być w jednym roku zrobiona i koszty budżetu obywatelskiego nie powinny być dzielone, jeśli chodzi o zadanie, tylko powinny być jakby potraktowane łącznie.
Nie wiem, mogę to powtórzyć. Długość tego odcinka do zaprojektowania jest 680 metrów. Otrzymaliśmy decyzje komunalizacyjne tak w ostatnim czasie. Działka 521 nie jest już chyba działką Skarbu Państwa, tylko jest działką gminy. Czyli rozumiem, że projekt będzie obejmował drogę do ostatniego domu, tak? Przepraszam bardzo, tam jest taka droga 6 KDW zaraz jakby za drugim domem. I w okolicach to jest następna działeczka praktycznie za tym drugim domem. Czyli do planowanej drogi. Tam jest planowana droga 6 KDW tak. I zasadne było wykonanie do tego projektu. Rozumiem. Ja mogę nic z tego odmienić. Pani radna Malarowska, proszę. Ja mam pytanie tylko na akurat o przebudowie na wierzchni ulicy, która nie została objęta tym naszym budżecie. I ja chciałam spytać o ulicę Spokojną. Ja już nieraz mówiłam, rozmawialiśmy zresztą z panem wójtem. Tam jest ciężka sytuacja, bo tam część tej ulicy jest faktycznie szeroka. Tam jest osiedle mieszkaniowe, ale ta druga część w tej starej wsi jest bardzo wąska. Tam droga jest około 3, w niektórych miejscach 3,3 metra szerokości. Tam jeżdżą sprzęty rolnicze bardzo szerokie. I tam jest problem z jakimkolwiek minięciem się samochodem osobowym. Nie mówię już o pieszych, rowerzystach, no jeździ tam autobus szkolny. Czy my w ogóle, no czy pan wójt pochyli się nad tą ulicą, żeby coś tam, no nie wiem, mijanki jakieś zrobić, czy zrobić jednak, pomyśleć o modernizacji tej ulicy w najbliższym czasie? Pani Jolu, nie sposób o tym zapomnieć, bo pani to już mówi mi już któryś raz z rzędu, więc ja o tym oczywiście pamiętam. Ja rozumiem, że pani przekazuje to, co mówią mieszkańcy. To nie jest pani pomysł, tylko mieszkańcy odczuwają tam uciążliwość związaną z szerokością tej drogi. No, nie jesteśmy w stanie wszystkiego umieścić w budżecie, ale o tym pamiętam i na pewno jakieś rozwiązanie na to znajdziemy. Jeżeli będzie trzeba, no to pewno będziemy to robić w takim systemie, że będzie trzeba grunty wykupować, ale to nie w tym budżecie, tak? Mam pytanie do ulicy Aptecznej, bo tam kawałek będziemy robić tej ulicy Aptecznej, tam dosłownie, bo ta ulica Apteczna idzie tak, ta nasza część w taką literę U i przy tej głównej Aptecznej jest oświetlenie, a tam, gdzie się właśnie skręca, jest tak ciemno, tam dosłownie 4 lampy załatwią sprawę. No, ja myślę, że nie tylko na Aptecznej 4 lampy mogą załatwić jakąś sprawę. No, budżet jest taki, jaki jest, tak? Natomiast nie jest to wieszanie lamp na istniejących słupach, tylko to wymaga projektu i nowego zadania inwestycyjnego. Rozpoczniemy realizację budżetu. Tak jak Państwo wiedzą, już po tylu latach zawsze po pierwszym kwartale jest też informacja o jakiejś nadwyżce. No, to jest temat, który być może już w tym roku zacznie być realizowany. Na pewno o tym nie zapomnimy. Kontynuujmy, jeśli nie ma więcej pytań. W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 16 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1 882 170 zł i 69 groszy, w tym fundusz sołecki 183 965 zł i 69 groszy. Wydatki bieżące zaplanowano 1 458 840 zł 60 groszy, fundusz sołecki 58 535 zł i 60 groszy. W wydatkach majątkowych zaplanowano 423 330 zł i 9 groszy i w ramach wydatków majątkowych przeznaczono z funduszu sołeckiego 125 430 zł i 9 groszy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano utrzymanie budynków komunalnych w wysokości
628 096 zł, w tym zakup materiałów i oleju opałowego 204 174 zł, zakup energii i gazu 212 122 zł. Zaplanowano również remont fundamentów budynku przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie 75 000 zł. Zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego remont budynku gminnego w Gawartowej Woli 41 000 zł. Też w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano utwardzenie terenu wokół ławki przy ulicy Spokojnej na terenie sołectwa Wąsy Kolonia 3000 zł. Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego na teren przy placu zabaw ulica Tuwima w Lesznie. Też w ramach Funduszu Sołeckiego 8535 zł i 60 groszy. Zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego na teren placu zabaw w Szymanówku. Też w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 6000 zł. Ponadto zaplanowano 65 tysięcy zł na wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej. Na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych zaplanowano 500 tysięcy zł. Na podziały i rozgraniczenia z urzędu 50 tysięcy zł. Opłaty za dzierżawy gruntów 58 800 zł. Podatek od nieruchomości 51 455 zł. I opłatę abonamentową za transmisję danych monitoringu gminnego 20 tysięcy zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 197 900 zł na wykup gruntów pod drogi gminne, 30 800 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup i montaż altany wraz ze stołami i ławami działka 53 w Wyględach. Też w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 14 000 na zakup i montaż parasola ze strzechy wraz z meblami ogrodowymi dla sołectwa Zaborówek. Zaplanowano opracowanie projektu budowy placu zabaw Gawartowej Woli 30 tysięcy zł. W ramach też Funduszu Sołeckiego budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw przy Alei Grabowej w Marianowie. Przeznaczono 60 386 zł i 11 groszy. Zaplanowano na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Wólce 20 243 zł i 98 groszy i zaplanowano też modernizację boiska w Czarnowie 70 000 zł. Ja mogę tutaj spytać, bo tutaj są wykupy dróg gminnych, pieniądze są zaplanowane pod to. Czy są przewidziane jakieś rozmowy z burmistrzem Ożarowa w sprawie uregulowania stanu prawnego granicznej? No bo tam wiecie panowie, jak tam jest, że tam jest część naszych części, tam mieszkańcy się ogradzają, teraz trzeba robić objazdy. Czy my jakieś będziemy przeprowadzać rozmowy i starać się ten stan prawny jakoś wyprowadzić to i tą drogę jakoś wytyczyć? Tak, na pewno są przewidziane rozmowy, zresztą one się nawet rozpoczęły już, natomiast no tak, my pracujemy. Dziękuję. To jeszcze ja chciałbym zapytać. Błońska 62, rozumiem, to ośrodek zdrowia. Te 75 tysięcy wystarczy na remont tych fundamentów, bo tam z tego co pamiętam, to stan był... Aha. Wątpliwy bardzo. Czy to jest tylko takie zaleczanie? To znaczy, no, to nie jest zaleczanie, to miałoby być zrobione tak, żeby no, taki remont z prawdziwego zdarzenia, żeby to nie trzeba było do tego wracać za, nie wiem, za rok, za dwa. No, taki dostaliśmy taką wycenę po jakimś tam rozpytaniu tego firm, które podjęłyby się to, zrobienia tego. No więc mam nadzieję, że będzie tak. Dobrze, to jeszcze drugie pytanie. Przeznaczamy 70 tysięcy złotych na modernizację boiska w Czarnowie. Chciałbym wiedzieć, na czym ta modernizacja będzie polegała. Czy będziemy mieli nowe Wembley, czy jednak nie? Aż tak dobrze to nie będzie, szczególnie, że Wembley to już chyba nie funkcjonuje. No właśnie, a my jednak... Nie, no to jest związane z wymianą nawierzchni, tak, tam postawieniem jakiegoś też paru lamp, żeby tam można było korzystać też po zmroku z tego boiska, to też jest związane z wyceną. Tam jest, no,
przede wszystkim doprowadzenie nawierzchni do... To nie chodzi o to, żeby tam sztuczna była nawierzchnia, nie. Naturalna ma być nawierzchnia, no ale to wymaga zabiegów takich, które no niestety nie kosztują tak mało, plus jakieś tam oświetlenie z tego co pamiętam. Dobrze, to skoro mamy korzystać z naturalnej nawierzchni, to mam pytanie, czy tam znajdzie się osoba, która będzie o tą nawierzchnię dbała, bo jak wiemy, boisko partyzanta ma swojego jakby gospodarza. Zaborowianka w Zaborowie też gospodaruje swoją przestrzenią, strzyże trawę, dba o nią, podlewa i tak dalej. Czy to nie będą na zasadzie takiej, że te pieniądze wpakujemy w to boisko, a później tak naprawdę nie będzie miał o nie kto zadbać, bo pamiętam, że w zeszłej kadencji jeszcze były takie uwagi pod tytułem, że ktoś mógłby, wygłaszane na sesji przez, nie pamiętam, czy sołtysa, czy mieszkańca jakiegoś, czy ktoś mógłby przyjechać i skosić trawę na tym boisku chociażby. No tak, ale tam był problem nawet z tym, żeby kosić tą trawę, więc jak wrzucimy tyle pieniędzy, no to chciałbym mieć jakby pewność tego, że to nie będzie na zasadzie takiej, że później też ktoś od przypadku do przypadku, tak, po zgłoszeniu ewentualnie, że już piłki nie widać, będzie tam przyjeżdżał i kosił trawę. Bo chyba pani Magda nie da rady już, tak myślę. Tak też bym poszedł, no tak. No nie, Tomek, no to jeżeli decydujemy się na to, żeby wydać na to 70 tysięcy, no to w ogóle nie dopuszczam takiej myśli, że za, nie wiem, rok będzie to jakieś zapuszczone boisko. Jest takie zapotrzebowanie społeczne, to nie jest taki pomysł od tak, zróbmy tam. No ludzie tego chcą, tak? Więc na pewno no, nie zostawimy tego tak, jak to ileś tam lat temu wyglądało. Czy będzie to człowiek zatrudniony przez świetlicę, czy też to będzie po prostu robione przez gminę, nie wiem tego jeszcze, natomiast na pewno, no póki ja będę za to odpowiadał, no, jak za całe mienie gminy, no to na pewno tak nie będzie to zapuszczone. Natomiast no nie wiem, czy tam będzie potrzebna jakaś taka osoba na stałe zatrudniona przez świetlicę, czy wystarczy to będzie robić naszymi pracownikami. Zobaczymy. Natomiast no na pewno nie pozwolę na to, żeby tam no były pieniądze zrzucone w trawę. No tak. Właśnie o to chodzi, bo no niestety w tej gminie już tak bywało, że nie wiem, był stawiany plac zabaw, po czym przez lata nikt zupełnie o te miejsca nie dbał, no i były te miejsca no rozbierane, utylizowane gdzieś tu przy gminie i tyle by było. Warto by było, jeśli już wydajemy na coś pieniądze, to o to zadbać. I po raz kolejny uśmiecham się do pana Marcina w związku z placem zabaw w Powązkach, Szymanówku. Miał być w tym roku pomalowany, no trochę się tak nie udało, jakby to powiedzieć. Może na wiosnę. No, tylko że ja o tym mówię od wiosny, więc może do wiosny 17 mgnieni będzie. Dobrze, kontynuujmy. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245 471 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych. Kwota ta obejmuje m.in. też wykonanie ław kominiarskich na dachu budynku przy ulicy Błońskiej 69, 73 i Gawartowej Woli 32. Zaplanowano 25 tysięcy zł. Wykonanie ogrodzenia lokalu gminnego przy ulicy Inżynierskiej 3 w Lesznie 8 tysięcy zł. Wymianę drzwi wejściowych w lokalu przy ulicy Inżynierskiej 3 w Lesznie 6 tysięcy zł. Remont dachu i kominów lokalu numer 1 przy ulicy Fabrycznej 11 w Lesznie 40 tysięcy zł. Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne w budynku gminnym w Gawartowej Woli 32 8 tysięcy zł.
W dziale działalność usługowa w rozdziale 710 plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 230 235 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii do projektów planów oraz na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 37 200 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli 8 763 zł 75 groszy, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 34 900, wprowadzenie korekt do gminnego programu rewitalizacji 7380 zł, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaborów 25... Dobrze, to ja jeszcze to sprawdzę, jeżeli... 25 830 zł, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wólka i Wiktorów 31 374 zł, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaborówek 25 707 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa, wieś Wilków i Grądki 19 483 zł 20 groszy. Również zaplanowano plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 20 000 zł i na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium dla miejscowości Czarnów-Leszno 19 597 zł i 5 groszy. W rozdziale 710-35 cmentarze zaplanowano 8 tysięcy zł na zakup zniczy i kwiatów na cmentarze wojenne w oparciu o zawarte w 2008 roku na czas nieokreślone porozumienie z wojewodą mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 750-11 urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości 113 737 zł. Są to wydatki zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji. W rozdziale 750-22 Rady Gmin zaplanowano kwotę 309 753 zł. W rozdziale Urzędy Gmin zaplanowano wydatki w kwocie 7 442 420 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 279 724 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 020 zł i na pozostałe wydatki statutowe zaplanowano 1 147 676 zł. Plan wydatków Urzędu Gminy na rok 2024 jest wyższy o 921 204 zł od planowanego wykonania w 2023 roku. W ramach tej różnicy zawarto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji. Główną przyczyną, tak jak przy wieloletniej prognozie finansowej wspomniałam, jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o około 20% do kwoty 4242 od stycznia i 4300 od lipca 2024 roku oraz planowany wzrost o 12,3% wynagrodzeń dla pracowników, których nie obejmuje wzrost minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku, zwiększonego o przewidywany wzrost cen towarów i usług, energii elektrycznej i innych mediów. Mam pytanie dotyczące opłaty za usługi pocztowe, ponieważ w projekcie wydatków Urzędu Gminy w zeszłym roku na ten rok gmina zamierzała przeznaczyć 63 200 zł na usługi pocztowe. W tym roku w tych dokumentach jest to już 120 000 zł. Z czego to wynika? Bo wiem, że zatrudniamy nadal gońca. Czy aż tak wzrosły usługi pocztowe? Znaczy tak, zaplanowane wydatki na obsługę pocztową były na podstawie przewidywanego wykonania, tak jak wszystkie wydatki, czyli to, że mamy gońca, to też goniec nie jest w stanie wszystkich nam listów na czas, na przykład wydanych decyzji, czy
upomnień z tytułu zaległości zawody lub śmieci dostarczyć w danym momencie, więc też musimy je wysłać po prostu pocztą, bo upomnienia są generowane, jest tam określony termin i jeżeli w odpowiednim terminie ich nie dostarczymy, to jeżeli upomnienie było wysłane, wydrukowane na przykład 10 października, a zostanie dostarczone 10 listopada, no to też już inne są wartości, inne są odsetki i też ktoś w tym czasie może nam po prostu wpłacić, więc my te upomnienia, kiedy goniec nie jest w stanie nam dostarczyć, próbujemy wysłać pocztą, żeby jak najszybciej dotarły. Sugeruje pani, że jeśli nie korzystalibyśmy z poczty na terenie naszej gminy, to miesięczne by były poślizgi w dostarczaniu przez gońca poczty? Ale na przykład na gonicy... No bo to jest dwukrotny tak naprawdę wzrost, tak? Było planowane na ten rok 63 tysiące, na przyszły planujemy 120, no to jest... No ale takie wydatki w tym roku ponieśliśmy, no bo planowaliśmy na podstawie przewidywanego wykonania. Takie faktycznie są wydatki poniesione. Może tańszy będzie drugi goniec, nie wiem. No bo mnie naprawdę, powiem szczerze, bardzo zaskoczył, bo wiem, że gońca mamy, tak, widzę go naprawdę jeżdżącego po gminie, no i tu wzrost prawie dwukrotny wydatków na usługi pocztowe, no jest dość naprawdę duży. Ja się czepiłem kopert, bo też jest ich, nie wiem, mnóstwo. Wydaje mi się, że naprawdę w jednej można by to przesyłać, natomiast no, dostajemy je w dwóch, trzech czasami kopertą, każdą decyzję osobno. Nie, ale ja mówię do jednej osoby, tak? Jak ja mam na przykład udział w działce drogowej, to na przykład podatek za ten udział nie przychodzi mi w jednej kopercie za nieruchomość, na której mam dom, tylko przychodzi w drugiej. No tak, wygodniej jest naszym podatkom. To znaczy, tak, no tutaj jeśli chodzi o ten wzrost, być może nie myśleliśmy o tym, żeby zatrudniać drugą osobę do tego, jako gońca. Może to jest słuszna sugestia, sprawdzimy to. Natomiast no to nie jest coś, co zostało tak zaplanowane. No nie wiem, bo tak przewidujemy, no tak to zostało zaplanowane na podstawie tych wydatków, które mieliśmy w tym roku. No jest to rzeczywiście znaczny wzrost, natomiast no goniec działa, no zresztą chyba też to Tomek potwierdzasz, no widać go, tak, jeździ, tak, no więc natomiast no to jest jeden człowiek, który korzysta z jednego samochodu, z którego korzystają również pracownicy urzędu, no to być może jest to pomysł na to, żeby zatrudnić jeszcze jednego gońca, o ile będzie miał środki do tego, żeby po tej gminie jeździć, tak, bo my mamy do tego, żeby korzystał z tego goniec, pracownicy urzędu, którzy jeżdżą w teren na jakieś interwencje, jeden samochód, tak. Dobrze, na pewno to zostanie przeanalizowane. Zgadzam się z tym, że jest to wzrost znaczny, natomiast no też jest logistyka taka, jaka jest i jest to na podstawie tego, co zostało w tym roku no, wydane, powiedzmy tak, ale rzeczywiście no, patrząc procentowo, no to jest wzrost o 100%. Dlatego mnie to zastanowiło i po prostu proszę o analizę, tak, tych kosztów, bo być może, nie wiem, trzeba tą korespondencję też jakoś kumulować do danej miejscowości, bo mam czasami takie wrażenie, że, nie wiem, goniec jedzie do Marianowa, później jedzie gdzieś tam do Powązek, dajmy na to, czy do jakiejś innej miejscowości, następnego dnia, dokładnie rano, z powrotem wraca do Marianowa, tak?
No ja wiem, że ktoś tam to drukuje, no ale może tak warto jednak w obrębie jednej miejscowości jakoś kumulować tą korespondencję, może też łatwiej i wykorzystując czas pracy gońca, będzie mu też dostarczyć większą liczbę jakby tych przesyłek do nas mieszkańców. Obiecuję, że się jeszcze temu przyjrzymy, żeby ewentualnie te wydatki jeszcze obniżyć w tym roku. Ja mam pytanie odnośnie zakupu energii. Jak wygląda teraz obecnie umowa i jak wygląda dostarczanie energii do gminy? Czy będziemy brali udział znowu, połączymy się z innymi gminami, aby... Już tak. Tak? Już braliśmy, tak, przetarg jest rozstrzygnięty, umowy, no, teraz na kolejny okres 2 lat chyba, jeżeli dobrze pamiętam, firma Energa wygrała. Koszt 68 groszy, dobrze pamiętam, chyba 68 groszy. Okej, dziękuję, bo mieszkańcy obawiają się, że tak mocno jest oświetlone boisko, że boją się, że gmina zbankrutuje, jeżeli będzie to boisko tak oświetlone. No, boisko chyba nie jest cały czas tak oświetlone, więc może niech się mieszkańcy tak nie boją. No nie. Nie, to są głosy mieszkańców. Akurat korzystam często z bieżni i wszyscy się zastanawiali, czy ten nasze oświetlenie boiska tak dużo będzie kosztowało. A panie Leszku, to cały czas się pali to oświetlenie? To znaczy, tam są jakby dwa rodzaje oświetlenia. Jest normalne oświetlenie, tak zwane nocne, bo już zdarzały nam się przypadki na przestrzeni lat ostatnich rajdowania samochodami, kładami i tak dalej. Są w spacerach z psami, nie mówię. Takie oświetlenie nocne troszkę odstrasza, ale to oświetlenie takie najmocniejsze, które najbardziej cieszy, a niektórzy nie wiedzą, o co chodzi, to są tak zwane Jupitery, jak my to mówimy, czyli to oświetlenie, kiedy są treningi i mecze. Raz się zdarzyło parę lat temu, że ktoś chyba na noc nie zgasił, ale to raz, ale to było wiele, wiele lat temu. Natomiast zawsze po każdym treningu to światło jest zgaszone. Nie, no to znaczy, na to się też, rozumiem, zgodziliśmy, tak, na przebudowę tego stadionu, na budowę bieżni, tam projekt to przewidywał, natomiast to jest oświetlenie tylko i wyłącznie po to, żeby można było rozgrywać mecze również po zmroku, jak również, żeby była możliwość wydłużenia treningów na tym boisku. No, na pewno nie pali się przez całą noc. Natomiast tak jak pan Leszek mówi, jest tam oświetlenie takie, również na tych słupach założone są lampy, tam, no właśnie, tak jak Marcin podpowiada, oświetlenie techniczne i to, tak, no ono się pali tam. Ale to też ma związek z tym, że to boisko po wybudowaniu bieżni zostało objęte też takim większym niż do tej pory monitoringiem, tak, no to więc mamy monitoring i to oświetlenie techniczne, no myślę, że jest to potrzebne, no pamiętamy, ile kosztowała bieżnia, tak? No. Ja rozumiem, płyty, że jest potrzebne to oświetlenie, natomiast mówię, mieszkańcy by zastanawiali się, czy to jest oddzielny koszt związany z utrzymaniem oświetlenia, tak? Natomiast ja już tłumaczyłem też mieszkańcom, że to jest przetarg ogólny na całą dostarczoną energię na terenie gminy. Niemniej jednak, no niektórzy, zawsze ktoś się znajdzie, kto ma swoje uwagi do różnych działań. Nie było zawsze tak. To ja mam jeszcze prośbę o wymianę tych kilku lamp, które tam zostały pomiędzy boiskiem, bieżnią w zasadzie, a targowiskiem, z tych sodowych na LED-owe. W ogóle analizę, czy one są tam potrzebne, tak? To jest jakby pierwsza rzecz, ale po drugie, no wymianę na LED-owe, to też widzę taką ładną jeszcze lampę chyba na podwórku gminy, tym razem gmina na końcu. Też chyba są jeszcze sodówki, więc może też przy targowisku tak wymienimy, już mamy taki zamiar, no, że się uda jeszcze w grudniu, bo kilka pozyskaliśmy, można powiedzieć, opraw LED. Zrobimy tą analizę, o której pan mówi, czy tam, przypuszczam, że chodzi o te 3, które są skierowane w kierunku boiska, tak? Też już, nie wiem, kiedyś zgłaszałem prośbę o naprawę albo likwidację, może zmianę oświetlenia tego placu, który jest pomiędzy budynkiem świetlicy straży,
a samym targowiskiem, bo tam jest taka słup. Jeden słup. Jest słup, lampa jest nieczynna od dawna. Strażacy na mają prośbę bodajże owinęli, chyba że ktoś z gminy to zrobił, owinął czarną folią ten słup swego czasu, bo tam był cały ten rozbebeszone gniazdo na dole i każdy mógł tam podejść i zapoznać się z działaniem prądu, jeśli napięcie tam było. Więc lampa dalej nie świeci, natomiast albo ją zlikwidujmy, albo naprawmy, albo nie wiem, zmodernizujmy. Myślę, że też nie wiem, można powoli zacząć ściągać oprawy z tych przejść, które w końcu z BOM-u zostały zrealizowane. Tam też kilka opraw, z tego co wiem, gmina zawieszała wcześniej, żeby jakoś doświetlać. To może też już warto by było tam, nie wiem, część z nich zdjąć. Nie będzie ich na pewno dużo, bo... Zgodnie z wytycznymi z projektu dosiedlenia przejść dla pieszych, czyli te lampy, które są tak naprawdę potrójne w niektórych miejscach, zostaną zdemontowane i przekazane nam na spółkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani skarbnik, kontynuujmy. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 100 tysięcy złotych na wydatki związane z organizacją spotkań okolicznościowych i promocją gminną podczas uroczystości gminnych i państwowych. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego 138 335 zł i 77 groszy na organizację imprez integracyjnych dla sołectw. Feliksów 5 tysięcy złotych, Gawartowa Wola 5 198 41, Kępiaste 9 tysięcy złotych, Leszno Północ 10 tysięcy, Leszno Wschód 12 tysięcy, Łubiec 9 447 złotych i 74 grosze, Marianów 12 tysięcy złotych, Powązki 5 tysięcy złotych, Trzciniec 4471 złotych i 86 groszy, Wąsy Kolonia 6308 złotych i 32 grosze, Wąsy Wieś 10675 złotych i 61 groszy, Sołectwo Wiktorów 16 tysięcy złotych, Wilkowa Wieś 4 tysiące złotych, Wólka 3 tysiące złotych, Wyględy 10 847 złotych i 73 grosze, Zaborów 15 386 złotych i 10 groszy. Bo tak. Tutaj jest Sołectwo Feliksów i na przykład Wąsy Kolonia to przeznaczyły te 5 i 6, tam 308 na Dzień Dziecka przy świetlicy gminnej w Zaborowie. To znaczy my to wszystko połączyłyśmy po prostu jako imprezy integracyjne. Jako imprezy integracyjne. Dzień Dziecka jest też imprezą integracyjną. A w załączniku Funduszu Sołeckiego są kwoty rozpisane, ile na które zadanie przeznaczamy. Dobra, dziękuję. Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 290 tysięcy złotych i obejmują 90 tysięcy wypłata diet dla sołtysów, na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków zaplanowano 70 tysięcy złotych, zaplanowano 30 tysięcy na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 tysięcy złotych, na wspomagającą rozwój wspólnot społeczności lokalnej 10 tysięcy złotych oraz na rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 10 tysięcy złotych. Zaplanowano 50 tysięcy też na organizację uroczystości gminnych, 17 tysięcy na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i 33 tysiące na druk informatora gminnego. W rozdziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa zaplanowano 2080 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie. W rozdziale Kwalifikacja Wojskowa zaplanowano 2000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 25 tysięcy złotych na rekompensatę pieniężną zapełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie gminy Leszno. Kwota zostanie przekazana na Państwowy Fundusz Celowy, Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Stołecznej Policji. Jeśli mogę. Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie.
ponieważ no, policja jakby ma zapewniać nam bezpieczeństwo. My co roku asygnujemy kwotę na dodatkowe patrole. Czy mieszkańcy w waszych sołectwach czują się bezpieczniej? Bo powiem szczerze, że nie wiem, debata o bezpieczeństwie, którą policja organizuje rokrocznie, no to jest jakaś farsa troszeczkę dla mnie. Państwo, którzy się tu zjawiają z komendantem powiatowym, oczekują na peany od mieszkańców i są zdziwieni, że ich nie ma. Pan, który przyjechał, zastępca komendanta powiatowego, na spotkanie z mieszkańcami wsi Marianów, nawet nie wiedział o tym, że śledztwo, no, w dość poważnej sprawie, jest umorzone. I wypowiadał się, że trwają czynności nadal. Jak się dowiedział, że zostało umorzone, bo mieszkaniec go o tym poinformował, no wie pan, no ja nie jestem na bieżąco we wszystkich tematach. Natomiast wiecie państwo, no powiem szczerze, że przeznaczamy te pieniądze rok w rok, nie wiem, nawet na usilne prośby mieszkańców wsi Marianów. No ja policję od czasu do czasu owszem widuję na w Alei Grabowej, ale jeszcze nie zdarzyło mi się ich spotkać od długich, że tak powiem, tygodni w jakiejkolwiek bocznej uliczce. No ja rozumiem, że najłatwiej jest objechać tu rynek, pojechać do Zaborowa, objechać po rondzie dookoła. No i tak to wygląda troszeczkę. Ja nie wiem, czy ja się czuję bezpiecznie, przeznaczając te 25 tysięcy na fundusz w ramach dodatkowych patroli, bo ja nie wiem, gdzie te patrole tak naprawdę jeżdżą i czy to bezpieczeństwo nasze jest większe. Nie wiem, jakie jest państwa odczucie oczywiście, natomiast no, moje jest niestety takie, bo rokrocznie w tych debatach uczestniczę i dla mnie to trochę jest farsą. Ja na swoim terenie też nie widzę większego bezpieczeństwa. Czy uważam osobiście, że lepiej przeznaczyć te środki na kolejny monitoring niż dofinansowywać tutaj policję, bo ani na Topolowej, ani no nie, nie. Dzielnicowi się też nie przykładają do swoich zadań, które mają zlecone odgórnie, tak? No bo radar jest łatwiej obsłużyć niż przypilnować, żeby nie było wyścigów w nocy. Szanowni państwo, no, walczyliśmy o to, żeby ten posterunek tu wrócił, to znaczy walczyliśmy o komisariat, wrócił posterunek, tak? Ja rozumiem, że oni mają braki kadrowe i tak dalej, ja to wszystko rozumiem. Natomiast, nie wiem, moje bezpieczeństwo i mieszkańców, przynajmniej no, takie głosy słyszę, jakoś radykalnie się nie zwiększyło, pomimo tego, że ten posterunek tu jest. Jeśli trzeba zgłosić jakąś sprawę, to i tak mieszkańcy są odsyłani do komendy powiatowej w Babicach i spędzają tam długie godziny. Tak naprawdę, no trochę, no nie wiem, no te dodatkowe pieniądze przeznaczamy, a w odczuciu wielu mieszkańców tego efektu jakby chyba nie widać jednak. Mieszkańcy mają w ogóle problem z dotarciem do tego posterunku, dlatego że nie zrobili sobie wjazdu tak, jak powinien być. No tutaj uważają, że to jest wjazd na teren gminy, na teren Przoku. Ja już kilkakrotnie spotkałam się, że mnie pytali, jak mają dojść do posterunku. Proszę państwa, jeżeli mogę, to dwa zdania na ten temat. Ja bym na razie tych pieniążków nie zdejmował, dlatego że te wszystkie tak zwane dyżury podnormatywne, to policjanci zawsze to tłumaczą. Oni po prostu nie mają pełnej obsady, żeby w określonych tam porach dnia czy w godzinach zapewnić służbę patrolową. I dlatego, ponieważ im brakuje, no więc... Tylko co ma stąd? No dobrze. No więc Natomiast, proszę państwa, natomiast takie szczegóły to nie do komisji budżetowej, tylko to jest trzeba bezpośrednio do kierownika, do tego naszego posterunku powiedzieć, proszę pana, chcielibyśmy wiedzieć, którędy te patrole się poruszają, którędy chodzą, bo my tutaj, bo my możemy tego po prostu fizycznie nie widzieć, a ten patrol gdzieś, powiedzmy, jest w tym momencie, nie tu, gdzie my jesteśmy, jest może w Zaborowie w tej chwili, tego nie wiem, ale to już o tego typu, to szkoda naszego czasu tutaj dzisiaj na to. No to raczej na debacie z policjantami. Mamy przeznaczyć pieniądze na te dyżury, na te, no...
na zwiększenie, jak tu jest dokładnie, wydatki w płocie na rekompensatę pieniężną zapewnienie dodatkowych patroli. No ja tych dodatkowych patroli nie widzę, no to za te 25 tysięcy nie wiem, może monitoring. Jolu, są, bo ja wiele razy z takimi policjantami rozmawiałem, nawet im pomagałem w takim sensie, że oni nie znali terenu, byli kompletnie zieloni. To byli po prostu funkcjonariusze przysłani z jakiejś tam szkoły, może na taki, jak nazwijmy to, trening na zajęcia praktyczne, to nie byli policjanci miejscowi, no bo naszych po prostu nie było. Ale samo to, że byli na ulicach, że chodzili, się pokazywali, no to jest tak zwana prewencja. Ale mówię, to są już pytania, mówię tutaj nie do nas, nie do tego grona. Leszek, zapraszam cię na tą debatę, to zobaczysz, jak ta prewencja wygląda. No, od lat się tym interesuje. No. Proszę państwa, no jest to odzew na wniosek Komendy Powiatowej Policji. Oczywiście no to jest taka jakby niekończąca się dyskusja też na temat tego, czy tych patroli jest wystarczająco dużo, czy nie. To znaczy ja tutaj nie będę oczywiście kładł się rejtanem za te 25 tysięcy, natomiast no jest to odpowiedź na wniosek policji. Ja bym może zrobił to w ten sposób, że zostawmy te pieniądze, natomiast minie pierwszy kwartał, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy rzeczywiście tutaj są składane sprawozdania z tego, z wydatkowania tych pieniędzy. No i tyle. No zawsze dawaliśmy te pieniądze do budżetu dla policji. No, tak jak mówię, no wiem, słyszę głosy mieszkańców, no państwo też o tym często wspominają, tylko teraz jest jeszcze też takie pytanie, czy jeżeli tych pieniędzy nie damy, na przykład przeznaczymy na coś innego, no czy nie będzie jeszcze gorzej, tak? Bo gorzej nie będzie, no, panie wójcie, sam pan wie, że coraz więcej mieszkańców zwraca się z prośbą o zainstalowanie monitoringu, więc nie czują się bezpieczni. Mówię, że może to teraz już jak jest to zapisane w projekcie ustawy, uchwały budżetowej, ale może na kolejną uchwałę budżetową trzeba jednak rozbudować ten rozdział 75495, pozostała działalność zaplanowana, łączne wydatki i tu wszyscy jak jeden mąż, sołectwo Grądy, Leszno Południe, Leszno Wschód, budowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno. Sołectwo Grądy 27 tysięcy, Leszno Południe 49, Leszno Wschód 45 i może racjonalniejsze jest wydatkowanie to po prostu w monitoring niż w ponadnormatywne służby, których i tak nie ma. Proszę państwa, przypominam jeszcze jedną rzecz, to jest temat, który wracał u nas co kilka lat, a już był zapowiedziany jako tak zwany trzeci stopień demokracji, czyli tak zwana policja municypalna, czy jak kto woli, wybory lokalnego szeryfa. Gdyby powiedzmy ten dowódca policji zależał od nas, tak jak radny, jak wójt, prawda, a funkcjonariusze byli, że tak powiem, przydzielani przez policję, wtedy my mielibyśmy to pod pełną kontrolą. A tak my dajemy pieniążki w dobrej wierze, no i mamy to, co mamy, no. Wójcie, to jak są sprawozdania, to my możemy się dowiedzieć po tym pierwszym kwartale, gdzie były te ponadnormatywne dyżury, ile ich było pełnione. Najbardziej, dlatego taka jest moja propozycja. Może to nawet nie czekajmy tutaj, tak jak Michał mówi, do następnej uchwały budżetowej, tylko możemy zweryfikować te wydatki na przykład po pierwszym kwartale, bo oni tam jakoś kwartalnie składają sprawozdania, nawet miesięcznie. No to umówmy się tak, że jeszcze że na wiosnę my zweryfikujemy to i zobaczymy, czy rzeczywiście już wtedy nie przesunąć tych pieniędzy na przykład na monitoring. Jak najbardziej może być to wskazane. Natomiast no te służby ponadnormatywne są, no bo też no nie podejrzewam, że policja nam tutaj składa sprawozdania, no w których nas w jakiś sposób oszukuje, no to takich rzeczy nie dopuszczam. Natomiast
mam świadomość tego, że jest to niewystarczające. Być może trzeba to rzeczywiście tak zrobić, ale no może poczekajmy tutaj jeszcze ten kwartał i wtedy, jeżeli rzeczywiście zdecydujemy tutaj wspólnie, że nie ma to większego sensu, przesuniemy te pieniądze na monitoring już. No panie wójcie, no prawda jest taka, że na przykład mieszkańcy Marianowa no skarżą się, że po okresie, kiedy faktycznie tam tych więcej patroli było, teraz już z powrotem jest ich mniej, jeżdżą tylko Aleją Grabową, Podleśną i Topolową wracają, w żadne boczne uliczki w zasadzie nie wjeżdżają. No oczywiście nasiliły się kontrole drogowe, pani mi powiedziała, że jednego dnia była 3 razy zatrzymana na Podleśnej i panowie policjanci za trzecim razem, a jak się przypomniała, a no tak to panią już kontrolowaliśmy. No świetnie, tylko w jaki sposób to poprawia nasze bezpieczeństwo, no to ja tak nie do końca jakby wiem, tak? No bo jeśli się kontroluje samochód, nie wiem, i kierowcę i trzeci raz tego samego dnia i nie wykrywa się żadnego wykroczenia, nie wlepia mandatu, no to nie poprawia to w żaden sposób naszego bezpieczeństwa, a tu jakby presja była na to, że były włamania, tak, kradzieże z posesji w Marianowie, a niekoniecznie chodziło nam o to, że tam piraci drogowi jeżdżą, zwłaszcza, że no zatrzymują mieszkańców, a nie piratów, tak, bo pod godzinie tam, nie wiem, 22, kiedy faktycznie był czas, kiedy na Topolowej, a również od czasu do czasu w Alei Grabowej były przejazdy po kilka samochodów z dużą prędkością, no to jakoś policji nie było widać w ogóle i jak mieszkańcy dzwonili, no to owszem, po 2 godzinach, kiedy już nawet, że tak powiem, kurz ze spalin opadł dawno temu, no zjawiał się patrol, tak, i indagował zgłaszającą osobę przez następną godzinę, bo zgłosiła taki fakt, a oni przyjechali po 2 następnych godzinach. No więc tak to trochę wygląda. No nie, pomimo tego, że mamy tu ten posterunek, jakby bezpieczeństwo mieszkańców, no nie wzrosło, wykrywalność, co nawet na debacie było pokazane, jest bardzo niska, jeśli chodzi o przestępstwa. I wykroczenia, no pan zastępca komendanta, który uczestniczył, no nie był przygotowany, żeby w ogóle odpowiedzieć, dlaczego tak niska jest wykrywalność, no więc to nie wiem, no ja wiem, że tradycja tradycją, że co roku przeznaczamy, ale może no warto się zastanowić nad wydaniem tych pieniędzy, czy na pewno warto, tak? No może to będzie mobilizujące w jakiś sposób, a w zasadzie tak naprawdę, no to jest to służba, na którą no wszyscy, że tak powiem, się zrzucamy z podatków i bez takich dodatkowych zachęt powinni nam tak naprawdę zapewnić bezpieczeństwo. No. Znaczy ja bym może, panie wójcie, zaproponował, żeby postarać się od policji, bo już jakiś czas na naszym terenie działa, taki wykaz, nie czekajmy do pierwszego kwartału, oni muszą mieć rozpiskę, gdzie wyjeżdżają, kiedy wyjeżdżają, kto i tak godziny pracy, więc mogą sprawozdanie za rok zrobić. Dlaczego pytam? Dlatego, że tu powiem o konkretnym przypadku na Wyględach. W nocy na Dębowej u mnie spod jednej z posesji zniknął samochód stojący na posesji. Ta pani, właścicielka tego samochodu, niestety miała wyłączoną komórkę. Widziała to sąsiadka, że ktoś otwiera bramę i wyjeżdża. Dziwnie ten tam nawet alarm zaczął być samochodowy. Natomiast nie mogła się do tej sąsiadki zadzwonić. Zadzwoniła na policję. Przyjechała po 2 godzinach. Oczywiście sąsiadkę obudzili, weszli na posesję, ale ona nawet nie wiedziała, o co chodzi, tak? Bo mówi, włączony telefon, miała ciężko zarobiona kobieta. Ale fakt jest faktem, nie wiem, czy to była policja oczywiście z naszego rejonu. Ja mogę podać konkretną datę i godzinę tego zdarzenia. I ciekawy jestem, czy oni wtedy wpiszą, że byli na tej interwencji. Może przyjechała inna policja, nie wiem. Były przypadki włamań na Wyględach. Musiałbym zapytać właścicieli, czy zgłaszali to. Ja osobiście, nie wiem, sąsiadów też pytam, rzadko są.
Rozumiem, że zgłaszali, jak samochód został ukradziony. No to chyba... Tak, to było w nocy, oczywiście zgłosili, wtedy policja przyjechała, tylko że po dwóch godzinach. Jeżeli, nie wiem, skąd oni jadą, u nas jest to posterunek, tak? Czyli rozumiem, że są w Babicach ewentualnie jakieś patrole dyspozycyjne nawet. No nie wiem, czy to aż dwie godziny? Trzeba czekać na to, żeby przyjechali? Przepraszam, no ale nie wiem. Czy odpowiedzi w tym zakresie? Ale gdyby, nie dysponuje załóg policyjnych. No nie, ale tak, gdyby takie sprawozdanie przedstawili, to my możemy wtedy zlokalizować, na przykład zweryfikować, tak? Kiedy byli, w którym dniu, na jakich ewentualnie wsiach, ulicach, ile tych patroli było, ilu ludzi. Tego Feniksa widział. Tak. Proszę Państwa, póki policja jest państwowa, to jest jak wojsko. Nie podlega pod nas, tylko pod państwo. Jest na naszym terenie, natomiast my policją nie zarządzamy. I te problemy, no, póki nie będzie, mówię, tego trzeciego stopnia demokracji zapowiadanego już dawno, będą te problemy rok w rok cały czas takie same. No, nic nie zmienimy. Będzie problem z tym, że wójt źle zadysponował gdzieś załogę albo tak, więc to zawsze ten problem będzie. Proszę Państwa, to znaczy, tak jak ja powiedziałem, ja tutaj nie jestem naprawdę jakoś strasznie przywiązany do tej kwoty i do tego, żeby tutaj te pieniądze zostały przekazane. Tak jak mówiłem, jest to wniosek Komendy Powiatowej Policji, jakoś tam uzgodniony z kierownikiem posterunku Policji w Lesznie. Znaczy, no nie wiem, to państwa decyzja tutaj, chyba że jeszcze możemy inaczej zrobić, że na przykład przesunąć część tych środków na przykład na monitoring na przykład i zostawić jakąś tam pulę pieniędzy i wtedy dopiero i wtedy po pierwszym kwartale się temu przyjrzeć. No naprawdę, no tutaj możemy decydować. Ja się boję, że jak im tych pieniędzy nie przyznamy, to teraz mówimy, że po dwóch godzinach przyjeżdżają, a potem nie przyjadą po czterech, bo powiedzą, że nie mają pieniędzy na ponadnormatywne dyżury. Coś, co mówiłem, tak, że no teraz jest kiepsko, może być jeszcze gorzej, tak. O sprawozdanie możemy poprosić, nie? Nie musimy czekać przecież. Za ten rok na przykład. Za ten rok sprawozdanie. Ja bym to zostawiła i poczekała na taki raport. No dokładnie tak. Tak, zostawmy to, natomiast nie wypłacajmy całości. Nie wiem w jakich, czy wpłacamy od razu im całość, czy... No właśnie, no więc może, nie wiem, przekażmy to w jakichś tam transzach, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo mówię, no odczucia mieszkańców są mało pozytywne i nie mówię tu o jakiejś strefie politycznej policji, tak? Mówię o tym, co się dzieje na naszym terenie, że tej policji, nie wiem, mało widać we wsiach. Leszno jest Leszno, tak? Posterunek blisko. Natomiast w innych wsiach już tak często ich nie widać. I tak jak mówię, w Marianowie na początku po tym spotkaniu jeździli faktycznie po bocznych ulicach, a teraz mieszkańcy mówią, że tak naprawdę nie widać ich tam. Jadą, przejeżdżają od czasu do czasu Grabową, tak? I tyle. Ja po... Jeszcze ciennika, taki nie Powiem tylko tyle ze swojego tutaj doświadczenia na Czarnowie. Też było, bo przekraczają szybkość, prawda? To z reguły łapią naszych mieszkańców, a nie tych, co przekraczają szybkość. Także mówię, no... No ale za co no.
Przepraszam Państwa, to zrobimy, tak. Zrobimy w ten sposób. Tutaj ustaliłem już tak szybciutko z panią skarbnik, że to porozumienie podpiszemy w ten sposób, że nie przekażemy od razu całej kwoty po prostu. Że idźmy dalej. W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki bieżące na zapewnienie gotowości bojowej pięciom jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 916 467 zł i 32 grosze, w tym Fundusz Sołecki 59 376 zł i 32 grosze. W ramach zaplanowanych wydatków zaplanowano ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 95 tysięcy na zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych 158 tysięcy 572 zł i 32 grosze. W kwocie tej są środki Funduszu Sołeckiego 59 376 zł i 32 grosze. I środki te zaplanowano z podziałem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie 62 955 zł 39 groszy. Fundusz Sołecki 37 955 39. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie 27 580 zł. Fundusz Sołecki 1000 zł, dla Gawartowej Woli 12 500 zł, dla Czarnowa 28 036 zł i 93 grosze, Fundusz Sołecki 12 420 zł i 93 grosze i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupcu 27 500, Fundusz Sołecki 8 000 zł. Jeszcze w ramach tych wydatków zaplanowano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie i zaplanowano na ten wydatek 200 tysięcy złotych. A czy mógłbym się dowiedzieć, co wchodzi w zakres tego remontu budynku? Czarnów, OSP Czarnów. OSP Czarnów. Tu niżej. No, tysięcy. No to jest tak, co było ustalane z strażakami. Odnowienie legacji, remont więcej środków, także została podjęta do takiej. Remont elewacji, no, można powiedzieć wybudowanie łazienki, no i odnowienie pomieszczeń w środku. Rozumiem, że dach jest w porządku. Jakiego typu tam jest ogrzewanie? No, tam jest właśnie elektryczne ogrzewanie, tak. Mhm. To może fotowoltaika? No. Wraz z SUV-em oczywiście. A jak tam będziesz z tą energią, bo z tamtego budynku starego, prawda, to miało być coś, to się w tym nie mieści, bo tak to nie ruszymy z miejsca w ogóle. Bo całe zasilanie energii jest z tego starego budynku, którym była robiona ekspertyza, że on się nadaje tylko do budowania. Znaczy, no, tak, ekspertyza wykazała, że ten stary budynek jest do rozbiórki, no o tym już rozmawialiśmy. Natomiast no, w zakres remontu nie wchodzi zmiana, no, jak to nazwać, czynnika grzewczego, tak, no bo to też za te pieniądze tego wszystkiego byśmy nie zrobili, no bo nie za tyle. Natomiast problem jest rzeczywiście taki, że tam jest elektryczne ogrzewanie, które no, pochłania sporo pieniędzy. Znaczy ja dopytałem dlatego o ogrzewanie, bo pamiętam kolosalny koszt z remontu strażnicy w Łupcu, gdzie zamieniono piec ze starego olejowego na nowy olejowy. No jak wiadomo... Trochę, że tak powiem, po bandzie. Nawet pod względem ekologicznym to jedno, ale pod względem kosztowym drugie, no bo to chyba nadal jest jedno z droższych
źródeł ciepła, więc no, pytam, żebyśmy takiego samego, że tak powiem, postępku się nie dopuścili. Dobrze, dziękuję bardzo. Idźmy dalej. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotację celową w wysokości 10 tysięcy złotych na finansowanie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i w ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano 121 tysięcy złotych na budowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno poprzez rozbudowę sieci w sołectwach Grądy 27 tysięcy, Leszno Południe 49 tysięcy i Leszno Wschód 45 tysięcy złotych. W dziale 757 obsługa długu publicznego zaplanowano 1 934 021 złotych i 5 groszy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2024 rok kredytu. W rozdziale 758-18 rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwy w kwocie 350 tysięcy złotych, w tym rezerwę ogólną 130 tysięcy i rezerwę celową 220 tysięcy złotych. W rozdziale 758-31 jest to pierwszy raz taki wydatek zaplanowany w urzędzie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Jest to kwota 370 619 zł jako wpłata do budżetu państwa tak zwanego janosikowego. Doczekaliśmy się, tak. I teraz tak, dział oświata i wychowanie. Dział oświata i wychowanie, plan wydatków 34 621 zł 770 zł i 76 groszy i wydatki kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach. W szkołach... Przepraszam bardzo, jeszcze wrócę do tego janosikowego. Zmieniły się przepisy, czy my przekroczyliśmy pułap? Skoro... Przekroczyliśmy pułap wskaźnikiem. Mhm. Ale nie zmieniły się przepisy od kwoty, na przykład, od której się liczy już janosikowa. Znaczy, może przeczytam zgodnie z tym pismem. Mhm. Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z artykułem 29 ustawy, dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju. Nasz ten wskaźnik G na 24 rok wynosi 4351 zł 94 grosze, a dla wszystkich gmin 2788 i 93 grosze. Ale wydaje mi się, że nam tak dużo nie przybyło od zeszłego roku, jeśli chodzi o ten wskaźnik, dlatego pytam, czy nie zmieniły się... Znaczy wie pan, my też mało płacimy na ten moment, 300 ustalona jest kwota, więc... No dobrze, dziękuję bardzo. W rozdziale szkoły podstawowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 14 279 553 zł 76 groszy. Dla szkoły podstawowej w Lesznie 8 410 458 zł i dla szkoły podstawowej w Zaborowie 5 820 451 zł. W kwocie tej dla szkoły podstawowej w Zaborowie mieści się też zaplanowana kwota w wysokości 195 229 zł na wyposażenie i utrzymanie nowej części budynku szkoły.
Jeszcze zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 19 144 zł i 26 groszy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Jest to kwota 14 144 zł i 26 groszy i doposażenie terenu wokół budynku szkoły 5 tysięcy zł. Dla Szkoły Podstawowej w Lesznie przeznaczono z Funduszu Sołeckiego 19 500 zł i 50 groszy z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowników do otwierania okien górnych w sali gimnastycznej. Na nagrody konkursowe dla szkół zaplanowano 10 tysięcy złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lesznie 100 tysięcy złotych i zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lesznie 30 tysięcy złotych. W rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 924 544 zł, w tym dla przedszkola w Lesznie 4 914 554 zł, dla przedszkola w Zaborowie 3 210 629 zł. Bo tutaj zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lesznie 30 tysięcy, to będzie do sal lekcyjnych, bo z tego co widziałam, to pan dyrektor pisał do gabinetu pani wicedyr. Będzie to przeznaczone... Tak, są sale lekcyjne. No właśnie, no, tak mi się wydaje, że to w pierwszej kolejności, bo widziałam... Są bardzo wysokie. No więc widziałam zapotrzebowanie pana dyrektora i dlatego pytam, czy to będzie na pewno do sal lekcyjnych. Dobra, dziękuję. W przedszkolach jeszcze zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Leszno w wysokości 419 662 zł. Zaplanowano dotację podmiotową na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy 370 199 zł. Też w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano dla przedszkola w Zaborowie środki w wysokości 9 500 zł na doposażenie placu zabaw w wysokości 8,5 tysiąca oraz 1000 zł na zakup wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1 400 000 zł na termomodernizację przedszkola w Zaborowie. Jak przy wieloletniej prognozie finansowej powiedziałam, łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 400 000 zł i dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 milionów zł. W rozdziale 801.05 przedszkola specjalne zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 582 617 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Leszno. W rozdziale 801.06 inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 23 446 zł na zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. W rozdziale świetlice szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 779 299 zł z podziałem na świetlice w Szkole Podstawowej w Lesznie 399 289 zł, 380 010 dla świetlicy prowadzonej w Szkole Podstawowej w Zaborowie. W rozdziale 801.13 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 1 803 801 zł, w tym zaplanowano na zakup biletów miesięcznych 1 100 zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 200 000 zł i zwrot kosztów poniesionych dla rodziców za dowóz dzieci na zajęcia szkolne 150 000 zł. W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 97 987 zł. Na stołówki szkolne i przedszkolne... Przepraszam, jeszcze tutaj dopytam, bo w zeszłym roku te 0,8% to jest tak z urzędu, że tak powiem, trzeba przeznaczyć na to, czy gmina tak... Nie, to tak, trzeba. To tak, wynika no bo w zeszłym roku to zostało niewykorzystane i dlatego pytam. To wynika z ustawy, więc musi...
Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 3 521 372 zł z podziałem na dla przedszkola w Zaborowie 1 021 336, dla przedszkola w Lesznie 1 049 423 zł, dla szkoły podstawowej w Lesznie 812 703 zł i dla szkoły podstawowej w Zaborowie 637 910 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano dla przedszkola w Lesznie 274 644 zł, dla przedszkola w Zaborowie 253 234 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano dla szkoły podstawowej w Lesznie 702 631 zł, dla szkoły w Zaborowie 756 010 zł. Mimo, że mamy mniej dzieci, to mamy więcej takich dzieci, które potrzebują tego. No właśnie, tak. Też o to chciałem zapytać, bo... Bo dzieci mamy mniej, a są mają. Jest to na podstawie posiadanych orzeczeń. Orzeczeń. $259,000. W rozdziale 801.95 zaplanowano dotację celową w wysokości 10 tysięcy złotych i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów zaplanowano 82 631 zł. W rozdziale 851.53 na zwalczanie narkomanii zaplanowano 16 tysięcy złotych, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 259 tysięcy złotych. Ja mam takie pytanie, bo w zeszłym roku pamiętam, że była jakaś całkiem spora górka, jeśli chodzi o właśnie finanse związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Czy my, znaczy komisja bardziej postarała się i wydała te pieniądze, czy nadal ta nadwyżka jest? To się okaże na koniec roku, ale z tego, co mi wiadomo, to jeżeli będzie, to będzie bardzo mała. Czyli, że te pieniądze zostały wykorzystane w tym roku. Jeżeli to będzie mała nadwyżka. Bo powiem, jest to też trudno do przewidzenia, bo to wszystko jak będą faktury nam spływały w grudniu i dokonamy płatności, więc to dopiero 31 grudnia będzie wiadomo, jaka kwota została. Dobrze, dziękuję bardzo. Dlatego one były wprowadzane do budżetu i przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale 851.59 pozostała działalność zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup zewnętrznych i ogólnodostępnych apteczek w ramach akcji Apteczka na Szlaku. Są to środki sołectwa Powązki 3200 zł. W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano w poszczególnych rozdziałach wydatki w wysokości 2 258 854 zł. I tak w rozdziale domy pomocy społecznej 500 tysięcy zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16 tysięcy. Są to środki z dotacji z budżetu państwa. Na zasiłki okresowe 95 tysięcy zł.
zł, w tym 8 tysięcy jest to dotacja z budżetu państwa, na dodatki mieszkaniowe 40 tysięcy zł, na zasiłki stałe 167 tysięcy jest to dotacja z budżetu państwa, na ośrodki pomocy społecznej 1 085 241 zł, 69 600 otrzymujemy z dotacji z budżetu państwa. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne planujemy 267 105 zł i pomoc w zakresie dożywiania 31 240 zł, w tym 12 822 z dotacji z budżetu państwa. Mam pytanie o domy pomocy społecznej. Tu widzę wzrost w stosunku do zeszłego roku o 100 000 zł. Czy to są koszty inflacyjne, czy mamy więcej właśnie podopiecznych? Większa liczba podopiecznych. Dziękuję bardzo. Zaplanowano 270 tysięcy złotych. W rozdziale 855-16 system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 miliony złotych na budowę budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem w Zaborowie. W rozdziale 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 207 740 zł i w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 150 tysięcy złotych na modernizację przepompowni ścieków w Lesznie przy ulicy Sochaczewskiej i Alei Wojska Polskiego w Lesznie. W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 5 679 581 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na zakup worków do segregacji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 679 581 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Zaplanowano tutaj na zakup worków do segregacji 140 000 zł i na odbiór odpadów komunalnych zamieszkałych posesji 4 356 538 zł i na pozostałe wydatki zaplanowano 183 043 zł. Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 989 940 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 4 679 581 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami wynosi 689 641 zł i zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy. W wydatkach majątkowych zaplanowano 600 tysięcy złotych na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W rozdziale oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 6900 zł na zakup koszy na śmieci i są to środki z funduszu sołeckiego. Feliksów 1500, Wiktorów 1400 i zaborów 4000 zł. W rozdziale utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160 tysięcy złotych. Na zakup kwiatów 75 tysięcy, w tym 1000 złotych w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup kory i nasadzeń przy Placu Zabaw w Zaborówku i 75 tysięcy złotych na pielęgnację drzew i terenów zielonych. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki 672 451 zł, na wydatki bieżące 219 150 zł, na wydatki majątkowe 453 301 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na realizację projektu Mazowsze bez smogu i też wydatki majątkowe też na realizację tego projektu, w ramach którego planuje się zakup drona, zakup samochodu służbowego, smogowozu i zakup sprzętu do przeprowadzania kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Oprócz tych wydatków zaplanowana jest też wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła w ramach programu Lepsze Powietrze, 50 tysięcy złotych. Dalej jest taka niskie zainteresowanie tymi dofinansowaniami? Tak. A proszę mi powiedzieć jeszcze, bo tak mnie to bardzo interesuje, co to jest wykonanie diagnozy ubóstwa? No bo to jest 213 550 zł na realizację projektu Mazowsze bez smogu, w tym dofinansowanie 50% z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekodoradcy i wyposażenie stanowiska pracy, przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie diagnozy ubóstwa. Czy to diagnoza jest ubóstwa? No tak to się nazywa, tak? No to jest taki slang teraz, tak? Wykluczenie komunikacyjne, ubóstwo energetyczne, tak? No tym ma się zajmować też ta osoba. Natomiast państwo radni, zwróćcie uwagę na koszty, które tak naprawdę, tak, po raz kolejny właśnie wracam do tego. Zwróćcie uwagę na koszty. Ekodoradca. Wynagrodzenie 213 tysięcy, stówka na drona, 150 tysięcy na auto, 153 tysiące na sprzęt. I tylko przeznaczamy, szanowni państwo, 50 tysięcy na rzeczywiste wymiany starych pieców. Ale zainteresowanie jest niskie. Ale to jest nasz program. Ty, Jola, pytasz o program rządowy, gdzie faktycznie trzeba spełnić mnóstwo warunków, wyprodukować mnóstwo kwitów, a później poczekać wiele miesięcy zwykle na przyznanie dotacji. Ja mówię o naszym programie, który dość dobrze działa tak naprawdę i przeznaczamy naprawdę mnóstwo pieniędzy na ekodoradcę, 50 tysięcy na to, żeby faktycznie coś się zmieniło, bo ten człowiek tego nie zmieni. On sobie pojeździ, pomierzy, smogowozem, dronem polata. Ale na pewno nie zostanie gończą przez te pół roku, jak będzie spali. Myślisz, że smogowozem będzie te przesyłki woził? No wątpię raczej. Może te pieniądze przenieść na jakąś wymianę źródeł ciepła. Nasz taki. No naprawdę, no ja jestem cały za ekologią, sam mam pompę ciepła, natomiast no nie wiem, to jest kolejny program, gdzie, nie wiem, jakieś analizy, diagnozy, cudawianki, pieniądze na sprzęt, na kasę dla jakiegoś człowieka zatrudnionego, natomiast zero pieniędzy tak naprawdę na faktyczną poprawę jakości powietrza, na wymianę źródeł ciepła, bo to nie są pieniądze, z których ktokolwiek będzie mógł sobie, nie wiem, wymienić piec, założyć fotowoltaikę czy cokolwiek innego zrobić. To są pieniądze, żeby pan mógł funkcjonować w ramach programu, na który niestety moim zdaniem my się zdecydowaliśmy, żeby do niego przystąpić. No i dysproporcja po prostu funduszy, które przeznaczamy na to, żeby człowiek miał pracę i zajęcie, a tego, co faktycznie przeznaczamy na
rzeczywistą działalność, która może poprawić powietrze u nas w gminie, no, jest dla mnie naprawdę szokująca. 50 tysięcy na program Lepsze Powietrze nie wynika z tego, że tyle dajemy, tylko że takie jest na tym poziomie jest zainteresowanie. To jest program, który trwa już 5 lat, tak? Jeżeli to zapotrzebowanie byłoby większe, to byśmy nie dali 50 tysięcy, tylko 100 tysięcy, tak? Albo 150 tysięcy, bo myślę, że znaleźlibyśmy na to środki. Proszę? Tak. No więc. No właśnie, może jeśli byśmy zmienili warunki, zwiększyli dofinansowanie, to dostępność. Tomek to nie zmieni to. Ja no, mogę ci powiedzieć. Być może. Przy ale podwórka. Nawet nie spróbowaliśmy, tak? Ja daję 4 tysiące dofinansowania, 60% poniesionych kosztów. Już tak liberalizujemy to na wszelkie możliwe sposoby. I w tym roku całe szalone 19 osób wymieniło piec. Proszę zobaczyć, to jest gmina Błonie. Natomiast Błonie, rekordowe to był 2019, bo w 2019 chyba 42 umowy miałem na łączny koszt chyba 119 tysięcy. Natomiast nie, i ja jeżdżę, kontroluję, rozmawiam, naprawdę... Tak ciężko jest kogokolwiek przekonać do tego, że jak będzie miał już ogrzewanie gazowe, to nie będzie musiał rano wstawać, rozpalać w piecu. Nie będzie musiał tego kontrolować, że to jest czyste, że nie liczy kosztów. Gazowe nie jest rozwiązaniem w tej chwili. Gazowe nie jest rozwiązaniem, bo się mówi o tym, że od przyszłego roku, dobrze, 1 stycznia będziemy mówi. Płacić gospodarstwo domowe średnio będzie płacić 1200 zł za emisję CO2, jeżeli ma gazowe ogrzewanie. Dobrze, no ale jeżeli masz budynek nieocieplony, stolarka okienna jest niewymieniona, to na pewno pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne rozwiążą ci problem. To są, wiesz, bajki, które możemy sobie porozmawiać i dzieciom poopowiadać na dobranoc. A coraz więcej się mówi teraz, jak zmienili te przepisy, jeżeli chodzi o tych dopłatach, że na panelach fotowoltaicznych się wcale nie zarabia, tylko traci. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o ten program Lepsze Powietrze, no to jest do wyczerpania środków, tak? Tutaj pani skarbnik mi mówiła, że w tym roku, w tej chwili mamy zaangażowane 40 tysięcy, tak? To jest program, który ma 5 lat, więc jeżeli tam będzie większa jakaś pula osób zainteresowanych, to w ogóle nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych środków dodać. To znaczy, no ja tutaj niestety no podzielam zdanie Michała, że no tutaj chyba zwiększenie środków teraz, tak, no raczej nie zwiększy zainteresowania, tak? No, jeżeli w 20-tysięcznym Błoniu jest takie zainteresowanie, jak Michał mówi, że tam 19 osób, tak, w porywach 33, no jesteśmy w 10-tysięcznym Lesznie, tak? No ale nasz program tak naprawdę zakłada relatywnie małe dofinansowanie, nie oszukujmy się, na łatwych zasadach, ale bardzo niska kwota, tak? Być może, nie wiem, zwiększenie tej kwoty, czyli zmiana zasad również, zwiększenie tej kwoty powodowałoby, że tych zainteresowanych by było więcej, zwłaszcza, że też mamy inflację, więc no, myślę, że powinniśmy też nad zmianą zasad w tym programie trochę też pomyśleć i popracować.
A może byśmy, zaczęli najpierw? Ale... No, włączajmy mikrofony, poproszę tylko. No. Może zacznijmy najpierw jakiś program, żeby dofinansować docieplanie tych budynków. Zacznijmy od tego i dopiero później... Jest program Czyste Powietrze i możesz dofinansowanie mieć stolarki okiennej, możesz mieć dofinansowanie do ocieplenia budynku, tylko wiesz, podstawową zasadą, żeby w ogóle rozpocząć coś, to musisz mieć audyt energetyczny pierwszy, po drugie musisz mieć piec węglowy, który wymieniasz na proekologiczne ogrzewanie. I na przykład to może być gaz, nie wiem, piec na olej elektryczny. Dużo, sporo osób, w tym roku 3 osoby na przykład założyły elektryczne ogrzewanie. Piece elektryczne. Bardzo fajne. Tak. Warunkiem każdego programu jest posiadanie pieca węglowego, który wymienia się na proekologiczny. Gazowego na gazowy nie można. Też nie. Zawsze ten kopciuch. Tak. Bo to jest piec, jedzie inspektor, fotografuje ten piec, bo on musi być zamontowany. Musi być zamontowany, funkcjonować też stare źródło ciepła, na podstawie którego... To znaczy, Krzysiek, ja mam 20 stopni w domu i zapewniam cię, że no oczywiście, no budynek jest około 15-letni, tak? Mam kuchenkę gazową na przykład, bo ze względu na częste awarie prądu, że tak powiem, no sąsiedzi bardzo często przychodzili do nas i gotowali sobie obiady. Natomiast mam pompę ciepła i ja nie narzekam na koszty funkcjonowania tego ogrzewania. W starych zasadach rozliczeń. Ale ja nie mam fotowoltaiki, więc zacznijmy od tego, ale płacę dużo mniej niż ludzie, którzy mają ogrzewanie na przykład gazowe, tak? Więc... Tomek. Panie wójcie, ja mam jeszcze pytanie. Może akurat nie na temat tej niskoemisyjności. Nie, tak, ale związane też z ekologią, to znaczy co z tym programem, który ma nam pozwolić pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czy on już jest stworzony, czy dopiero będzie, czy będzie. Będzie. W rozdziale schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 133 844 zł. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki 2 260 903 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup energii oświetlenia ulicznego 1 059 403 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 125 000 zł i instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego 20 000 zł. Są to zakup i montaż lamp we wsi Wąsy Kolonia 12 tysięcy, zakup i montaż wysięgnika do lampy wraz z lampą oświetleniową 3 tysiące zł i zakup lamp solarnych na doświetlenie placu we wsi Wólka 5 tysięcy zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 1 051 000 zł, środki z Funduszu Sołeckiego jest to kwota 15 tysięcy.
w ramach przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano budowę punktu świetnych w ulicy Lema w Lesznie 120 tysięcy, w ulicy Ogrodowej w Lesznie 450 tysięcy, w ulicy Reginy w Lesznie 150 tysięcy złotych, w ulicy Tadeusza w Lesznie 100 tysięcy złotych, w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych 200 tysięcy złotych. Zaplanowano również zadania nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ulicy Stołecznej, jest to projekt w ramach Funduszu Sołeckiego 15 tysięcy złotych. Również opracowanie projektu na budowę punktów świetnych w Grądach, działka 65x1, 64x1, 62x1, 61x1, 69x1, 57x1, 57x1, 56x1 i 53x1. Zaplanowano 8 tysięcy złotych. Wszystko się zgadza? To dobrze. Budowa punktów świetnych w ulicy Bolesława Leśmiana, też na opracowanie projektu, 8 tysięcy złotych. W rozdziale wpływy i wydatki. Mam pytanie dotyczące budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej. Na jakim odcinku, bo kwota jest dość wysoka. I kogutów, tak? No to jest Reginy. Jakby mógł pan wójt od razu udzielić odpowiedzi. Ulica Reginy i Ogrodowa, bo też mnie ciekawi. Bo w Reginy jest 3 lata, tu trzeba odbudować. Ale tam chyba oświetlenie istnieje. W ulicy Reginy chyba oświetlenie jest, bo w Tadeusza nie ma i jak najbardziej tam... Tak, chyba że z Otuliny mylę. O, to nie wiem. Jeśli chodzi o ulicę Ogrodową, to jest prawie 1000 metrów, czyli około kilometra, to jest ta część gruntowa. Tak. Do ostatnich domów, bo tam nie ma. No tam, no niestety teraz, to znaczy niestety, przepraszam, no tam powstają domy w tej chwili. No. No, nie, 300 metrów. To my poprosimy też w Korfowym do ostatnich domów, w Powązkach do ostatnich domów. Jak już tak jest koncert życzeń. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 13 884 zł z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni. W rozdziale działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano opłatę za usługi wodne do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków w wysokości 90 tysięcy złotych. W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Leszno, to jest z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy w wysokości 232 204 zł. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowano 20 000 zł jako udział własny i na odbiór i utylizację odpadów zwierzęcych zaplanowano 7 000 zł. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 901 499 zł, w tym Fundusz Sołecki 13 000 zł. I Fundusz Sołecki obejmuje zakup 2 ławek dla sołectwa Czarnów 5 tysięcy złotych, zakup 3 ławek dla sołectwa Walentów 2 tysiące złotych, zakup i montaż mapy z nazwami ulic i szlakami wsi Wiktorów 4 tysiące złotych, zakup pojemnika serduszko na nakrętki dla mieszkańców sołectwa Wilkowa Wieś 2 tysiące złotych. Zaplanowano też 20 tysięcy złotych w ramach wydatków majątkowych na budowę wiaty rowerowej przy Urzędzie Gminy. Mam pytanie, bo tutaj jest zakup 2 ławek dla sołectwa Czarnów 5 tysięcy, a poniżej jest zakup 3 ławek 2 tysiące? To trochę... Tak, został wprowadzony zgodnie z wnioskiem.
Darek, ale to nie są najdroższe ławki w naszej ojczyźnie, więc... Miejmy nadzieję tylko, że postoją dłużej niż tamte. W rozdziale Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 668 133,30 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 38 489,30 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1 619 644 zł dla samorządowych instytucji kultury. Dla świetlicy w Czarnowie 238 000, dla świetlicy w Lesznie 626 644 zł, dla świetlicy w Łupcu 190 000, dla świetlicy w Zaborowie 565 000 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. I w ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup wyposażenia dla świetlicy w Zaborowie 6 489,30 zł, zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Łupcu 6 000 zł i organizacja zajęć jogi dla mieszkańców gminy Leszno 16 000 i zajęć zdrowy kręgosłup 10 000 zł. W rozdziale biblioteki zaplanowano dotację celową w wysokości 595 000 zł dla biblioteki publicznej gminy Leszno oraz 9 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, 8 000 na zakup bibliobudki dla biblioteki publicznej w Lesznie i 1 000 zł na zakup biblioteczki zewnętrznej przy przystanku w Wiktorowie. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie renowacja budynku dawnej kuźni, tak zwanej starej szkoły w Zaborowie. Zaplanowano na rok 2024 kwotę 1 000 000 zł. W rozdziale 921-95 pozostała działalność zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego 10 886,10 zł na zakup namiotów dla zastępu harcerzy w Lesznie. Ja chciałam dopytać, jak to będzie z tymi namiotami? Czy te namioty to będą własnością gminy? Bo jak swego czasu sołectwa chciały zakupić z funduszy sołeckich namioty, to słyszeliśmy, że te owszem mogą zakupić, ale te namioty będą własnością gminy. I dlatego będą własnością gminy. Aha, czy tutaj w tym wypadku tak samo będzie? W rozdziale 926.01 obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 47 000 zł na renowację płyty boiska sportowego w Lesznie 12 000, na zagospodarowanie boiska przy świetlicy w Zaborowie 25 000 i zakup materiałów do przygotowania boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Szymanówku 10 000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000 zł na nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie 100 000 zł, nawodnienie boiska w Zaborowie 100 000 zł i w ramach budżetu obywatelskiego na przebudowę trybun na boisku w Lesznie 80 000 zł. Ja mam pytanie o nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie na przykład. Na czym to ma polegać? Bo to są wydatki majątkowe. Wydawało mi się, że przy jakiejś renowacji płyty boiska, my tam nawodnienie już robiliśmy, pozostawało bodajże, o ile dobrze pamiętam, załatwienie papierów na studnie i to wydawało mi się, że już miało być wszystko. Natomiast tu jest nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie. O boisku w Zaborowie się nie wypowiadam, bo nie wiem, jak tam wygląda sytuacja. Natomiast skąd taki koszt? To znaczy w tej chwili, to znaczy koszt nawodnienia boiska w Lesznie to wyniósłby około 200 000 zł. To znaczy natomiast w tym roku zrealizowaliśmy przy okazji budowy bieżni
rozłożyliśmy tam, nie wiem jak to się, przez tą całą podziemną instalację do zraszaczy. Tak? To jest tam zainstalowane. W tej, natomiast musimy to podłączyć do studni, która tam została wykopana, ale nie mamy jeszcze żadnych, to znaczy nie mamy jeszcze dokumentacji, nie mamy pozwolenia wodnoprawnego. Cała ta infrastruktura związana z tym, żebyśmy to podłączyli do tego, no, tak zwanego, no, tego, tych zraszaczy, które tam są, no, wymaga jeszcze dodatkowych kosztów. Sam, z tego co pamiętam, sam ten koszt położenia tych zraszaczy i rozprowadzenia tej instalacji pod boiskiem to było około 100 tysięcy złotych kosztował. Tutaj są, a całość była chyba, z tego co pamiętam, kosztorys robiony na około 200 tysięcy złotych, czy nawet 250, tak. I to jest ta dodatkowa część tego. Automatyka, włączenie tego wszystkiego. Tak. Dobrze, dziękuję. Ja mam teraz pytanie do boiska właśnie w Zaborowie, ponieważ widzę tu tylko 100 tysięcy. Jest to boisko też pełnowymiarowe jak w Lesznie. Wiem, że wchodzi tam że chodzi tam też w grę, w kopanie studni, zakup pomp i rozłożenie, no, tych wszystkich zraszaczy, a nie widziałam, żeby to było rozpisane na lata. Czy te 100 tysięcy to na to wystarczy? Na razie przeznaczamy tam 100 tysięcy złotych i powinno wystarczyć. Na studnie i na pompy? I na to wszystko? Studnia już jest. Już wykopana. Tak. Dobrze. Mogę, proszę Państwa, tylko taka mała dygresja, to taka mała retrospekcja, mianowicie te wszystkie kwoty, które w tej chwili tutaj usłyszeliśmy, tu 100 tysięcy, tu 200, tu trybuny 80, tutaj 12 i po to, a o bieżni za ponad 3 miliony nie wspomnę, i to dlatego musi być chronione i dlatego mamy tak dużo światła, dlatego to światło tak zwane nocne musi tam po prostu być. Bardzo drogiej, ale potrzebnej instalacji. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 444 938 zł z przeznaczeniem dla zespołu sportowo-rekreacyjnego w Lesznie 889 588 zł, na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i piłki nożnej i lekkoatletyki 490 tysięcy złotych, na wypłatę okresowych stypendiów sportowych 62 550 zł oraz na wypłatę nagród 2800 zł i po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 500 tysięcy złotych na budowę hali sportowej w Lesznie na rok 2024. Dziękuję. Tak, to bez przerwy. Bez trybu. Ale szanowni Państwo, jak o coś pytamy, to rozmawiajmy za pomocą mikrofonów. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Cieszy mnie to, że są pieniądze na wypłatę okresowych stypendiów sportowych. Natomiast mam pytanie o stypendia naukowe. Będę ten temat drążył do bólu, nie mówiąc o artystycznych i innych, ale o naukowych chociażby, bo fajnie, że powstał program. Natomiast uchwały dalej nie mamy, pieniędzy tu też w związku z tym nie mamy. I moje pytanie jest, kiedy taka uchwała powstanie w końcu? No, zarówno do radnych z komisji
oświaty. No z tego co wiem, to komisja oświaty ma się zebrać 20. I chce z 20 grudnia, tak? Tak, i chce na tą komisję oświaty mają być zaproszeni rodzice z Rady Rodziców, żeby o tym głębiej podyskutować. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że jeśli taka uchwała powstanie, to tu w sposób mniej magiczny, ale kwota też się znajdzie, przynajmniej porównywalna do tych za osiągnięcia sportowe. Bo ja myślę, że ludzi zdolnych w naszej gminie nie brakuje wśród dzieci i młodzieży również i warto ich docenić za również bardzo duży, a może czasami nawet większy wkład w pracy, w osiągnięcia pozasportowe. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do tego dokumentu, czyli projektu uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2024? No dobrze, szanowni Państwo, zarządzam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o ciszę, wracamy na posiedzenie. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2024? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym zwracam się do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z prośbą o zaopiniowanie projektu tej uchwały. Pani radna Ewa Latoszek. Opiniuję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Malarowska. Opiniuję pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Michał Dominiak. Opiniuję pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Iwanek. Również opiniuję pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. Ja Tomasz Maj również pozytywnie opiniuję projekt tej uchwały. W związku z tym 5 członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2024. Przechodzimy do punktu 5, czyli zamknięcie posiedzenia. Dziękuję zaproszonym gościom i Państwu radnym, członkom komisji za udział i mieszkańcom za oglądanie obrad. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, dziękuję bardzo.